Witam bardzo serdecznie, moi drodzy, na trzeciej edycji turnieju YFL Game Show, ale tym razem, moi drodzy, jest to edycja świąteczna. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, zróbcie jakiś k***a hałas! Witam wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj naprawdę, jak to się mówi... Dobrze, już możecie być cicho, już chill, spokojnie. Moi drodzy, dzisiaj naprawdę będą tak zwane mocne dymy. Będą mocne dymy, moi drodzy. Zobaczymy, kto dzisiaj wygra. Słuchajcie, nasza tajemnica pomiędzy zawodnikami jest taka, że oni nawet nie wiedzą, jaka jest nagroda. A wiecie, jaka jest nagroda? Uścisk dłoni prezesa. Tak jest, moi drodzy. Zawodnicy myślą, że grają o grube pieniądze, ale tak naprawdę nie grają, nie grają o nic, tak? Nie grają o nic, także będzie dzisiaj niezła beka. Tak, moi drodzy, tak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj zawodnicy będą starać się wygrać w trzech kategoriach. Te kategorie oczywiście sobie jeszcze omówimy, jak już nasi zawodnicy będą z nami. Ale słuchajcie, najlepiej jak najpierw przedstawimy tych zawodników, prawda? Czy jesteście gotowi, moi drodzy? Dajcie jakiś hałas. Czy jesteście gotowi na przedstawienie zawodników dzisiejszego turnieju, moi drodzy? Dobra, łączy się ze studiem, halo, czy mnie słychać, czy ja jestem, i sprawdźmy, co ma do powiedzenia pierwszy uczestnik naszego turnieju, a jest to, moi drodzy, uwaga, kto? Czajnik, witamy bardzo serdecznie, halo. Dobry wieczór, ale żeś się ubrał pięknie dzisiaj, co to za okazja? Jestem Czajnikołajem dzisiaj generalnie. Aha. I jest twój stream, sam mnie tu zaprosiłeś. Aha, zapomniałem, racja, faktycznie. Słuchaj, Czajnik, powiedz mi, jak dzisiaj twoje nastawienie na ten turniej? Czy chcesz wygrać, chcesz zdominować swoich przeciwników? Wiadomo, klasycznie, i mam nawet przygotowany taniec zwycięstwa, który pokażę tylko i wyłącznie, jak wygram. O proszę bardzo. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że jako, że ludzie mówią na ciebie polski Mr. Beast, to nie przekupiłeś nikogo, żeby kurwa wygrać ten turniej dzisiejszy. A jest to możliwe? Jest jakaś taka opcja, czy nie? Słuchaj, zawsze jest możliwa taka opcja, ale to ty mi powiedz, czy jest taka możliwa opcja. Aha, XD. No dobra, okej. Zobaczymy w takim razie. Życzę ci powodzenia. Miejmy nadzieję, że zdominujesz swoich przeciwników, no i sprawisz, że będą na końcu tego turnieju płakać. Mam taką nadzieję, po to tu przyszedłem. Aha, żeby sprawić ludziom przykrość. Dobra. Tak, dokładnie tak, o to chodzi. Dobra, jasne. To dziękujemy ci, Czajnik. Łączymy się z kolejnym uczestnikiem. Halo, Kasiks, czy jesteśmy na łączu? Witamy bardzo serdecznie. Witam, cześć. Witamy bardzo serdecznie. Jak się dzisiaj czujesz? Jakie masz dzisiaj nastawienie do tego turnieju? A bardzo dobre, bardzo pozytywne. Mam nadzieję, że przede wszystkim uda się zebrać dużo pieniążków dla seniorów na święta i że nie będzie żadnych wzruszających historii, bo będę płakać. A mam makijaż. Okej, rozumiem, ale nie chciałabyś sprawić, żeby ktoś z uczestników się popłakał, bo przegrał, bo taką dominację zrobisz, że po prostu zdobędzie 0 punktów i okaże się, że tak naprawdę jest nieudacznikiem? Jeżeli będzie tak samo jak sabotażyście, to znaczy, że wygram z Czajnikiem i tyle mi wystarczy. Bardzo fajnie. No nic, dobrze, w takim razie życzę powodzenia, miejmy nadzieję, że się uda. Później oczywiście też przedstawię, jakie są kategorie, żeby jeszcze dla widzów wszystko wiedzieli i tak dalej. A tymczasem ruszamy do kolejnego zawodnika, jakim jest, uwaga, pełna ksywka, Kukę 2115. Halo! Witam bardzo serdecznie. Jak tam nastawienie na dzisiaj? No co, bojowe. Jeszcze chciałem odpowiedzieć na pytanie Czajnika. Mhm. Jest możliwość przekupienia co najmniej jednego uczestnika tego turnieju. A kogo? Coś. Kogo? No, można się domyśleć. Może chciałbyś coś wskazać?
Nie lubię się wykazać przed szereg, ale w tym wypadku myślę, że warto zaryzykować i skontaktować się ze mną w prywatnej wiadomości. Okej, rozumiem, że to tak naprawdę ty jesteś tym potrzebującym dzisiejszego streama i tak naprawdę chciałbyś otrzymać jakiś tutaj daty. O, ja się czuję, ja się dzisiaj czuję jak senior, wiesz? Okej. Okay, oj, no to... ale jestem dzisiaj stary, oj, oj, oj. Oj, 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 no to będzie... To będzie przesada. No nic. No słuchaj, coś byś chciał powiedzieć do swoich może przeciwników? Nie wiem, żeby się na coś przygotowali? Tak, ja chciałem życzyć powodzenia wszystkim. Super w ogóle inicjatywa z twojej strony. Szacunek za to oczywiście. I co? I bawmy się dobrze. Zbierzmy trochę kasiury. No i oglądajcie też moją nową koszulkę, bo jutro... Aha, no to nieźle. Reklama od razu. Ta? Fajnie. Zajebiście. Bardzo fajnie. Dobrze, super, bardzo się cieszę. No i teraz, słuchajcie, ostatni zawodnik tego turnieju, który jechał do nas z dalekich krain na enduro, moi drodzy. Jest to Rezygiusz. Halo, halo! Halo, halo! O, witam serdecznie! Co za wejście, witam bardzo serdecznie. Prawie się spóźniłem, siema. Prawie się spóźniłeś, ale jak to się mówi, zima wszystko... Zima zaskoczyła polskich kierowców! No tak, szczególnie jak się jedzie na enduro tak długo, no to jest problem, na tak. Enduro. No, ale ja tam byłem, no. Byłeś tam? Byłem. Dobrze, jakie przemyślenia na temat turnieju, na co się nastawiasz? Jak myślisz, która kategoria będzie dla ciebie, że tak powiem, najlepsza? Nie wiem, która kategoria będzie dla mnie najlepsza. Przyznaj, że nie wiesz, jakie są kategorie. Nie, no powiedz tak, nie pamiętam wszystkich, pamiętam coś było z muzyką, coś było w tym kierunku, no. Ale ja tu jestem nie dla wygranej, ja tu jestem dla ludzi, dla ciebie, Michale. O Jezu, umawialiśmy jak już miło! 2 lata, oj tak, więc, to prawda. Więc uznałem, to że prawda. Przyjmę to zaproszenie i cię nie zignoruję tak, ty mnie za każdym wow, razem. Wow, to czekaj, bo ja mam tutaj pytanie od studia, bo tu mi gadają na słuchawce. Słuchaj, bo słuchajcie. Jest taka sprawa, tutaj ludzie ze studia pytają, co się stało z tą serią, którą obiecałeś zrobić, jeśli chodzi o Wielkanoc Minecraft? To pytanie do ciebie jest. Nie, do tego, nie, tak nie, naprawdę. Do mnie, dlatego... Co? No da, to też nie wykręcisz, stary, to się nie wykręcisz. Kolego, przypominam ci, że to był twój kanał i to ty dorobiłeś się ogromnych pieniędzy na tym filmie oraz łapek w górę. To tego nie ukrywam, No właśnie, no właśnie. Dobrze, nie róbmy tutaj dram, tak, jak najbardziej, ale możesz powiedzieć, czy masz coś może do przekazania swoim uczestnikom? Ja trzymam kciuki tutaj za każdego, cel mamy jeden, ale wygra tylko jedna osoba, więc... A będzie to kto? Zobaczymy, na pewno nie no, ty. No ja nie, ja jestem prowadzącym, tak? Jak najbardziej. Dokładnie. Dobrze, dokładnie. Super, bardzo się cieszę, że dojechałeś. Jeszcze raz wielkie brawa dla Rezygiego, że dojechał. Bardzo fajnie, dzień bardzo ma. Się cieszę. Dobrze, przenieśmy się w takim razie na główną planszę. Na główną planszę, czekaj ta chwila, bo ja tutaj muszę to zrobić jeszcze. Dobra, pierwsza kategoria pytania. Zasady są proste. Kto pierwszy odpowie na pytanie, ten dostaje największą liczbę punktów. Oczywiście liczby, znaczy punkty, ja nie jestem w stanie ich przydzielać, żeby nie było oszustwa, więc dobra. Jakby sam system to przydziela i im więc, jakby im szybciej odpowiesz, tym więcej punktów otrzymujesz. Możesz dostać od 0 do 1000. Więc będziecie mieli 30 sekund na odpowiedź. Najpierw się wyświetli pytanie, okay. A później się wyświetli odpowiedź. Czy jesteście gotowi, moi drodzy? Czy jesteście gotowi wszyscy, tak? Yeah. Tak? Jakieś ostatnie słowa dla swoich przeciwników? Zniszczone. Gdzie się wpłaca kasę na cel szczytny? Na siepomaga.pl/youngmulti. Oj, a czemu Young Multi? To my na Young Multi go zbieramy, czy na seniorów? Ta, oj, kolego, ja już jestem prawie 3 dyszki mam, nie? Halo. Dobrze, jeśli jesteście gotowi jeszcze raz, możecie nacisnąć gotowy i możemy zaczynać wtedy. Dobra. O nie, źle kliknąłem. A, ty ktoś nie gotowy, tak? Tak. No to niestety, moi drodzy, musimy zrobić przerwę 15-minutową, bo ten system jest... Rezi właśnie rozjechał cały system turniejowy, musimy zacząć od początku. Żartuję, spokojnie. Dobra, lecimy. Uwaga! Ale ja mam nie gotowy cały czas. Dobra, spokojnie, to jest kurwa, wiesz, ja tu jestem... Oszukujesz mnie, nie, no, mam cały czas niegotowy, mam cały czas, weź mi to z resetu. Dobrze, spokojnie, zaczynamy. Uwaga, 3, no 2... ja zaczynam jak niegotowy ale jestem, kurwa, no! To ale jest... to była tylko ankieta to na była początek. Tylko ankieta, żeby po prostu, wiesz, żeby was przytrzymać niepewności. Jezus Maria. Dobra, chill, gramy. Dobra, uwaga. Pierwsze pytanie.
kiedy obchodzimy święta Bożego Narodzenia? Nie wiem, ja nie wiem, no. 23 grudnia? O, jaka szybka odpowiedź! 25 grudnia to była poprawna odpowiedź! No jak podchwytliwe to było! Jak to podchwytliwe? No, trudne, to było 24 przecież jest. Dobra, ale kto... Wigilia. Kto zaznaczył inaczej? Kto zaznaczył? Ja to zdobył. Rezi z kuchy. Rezi, to ty to zrobiłeś? Nikt. Nie, a bo nie. Tutaj myszka źle działa, no, wcześniej niegotowy, teraz złe pole mi się kliknęło. No dobrze, okej, dobrze, ale spokojnie, to naprawdę nie jest jeszcze nic. Nie, to nie jest moja myszka. Słuchajcie, na prowadzenie wychodzi Kashix, 980 punktów i Czajnik, drugie miejsce, 977. Wow. No dobra, po pierwszym pytaniu mamy lecimy next. To był skam to pytanie. Spokojnie, co poprzedza Boże Narodzenie? No to jest proste w chuj akurat. Wielka Sobota, Bodzisz Advent, Wario, Wielki Post. Na noc. Czy Pascha? Ale nic. Poczysz. O kurwa, to jest jednak trudne. No, moi drodzy, 20 sekund na odpowiedź. Chyba Advent. Niebieskie, nie? Gratulacje, Advent! Gratulacje, moi drodzy! Utrzymajmy tę przewagę! Utrzymajmy tę przewagę! To tak drzepinę! A dobra, już muszę się ściszyć. Okej. Okay. Przepraszam, kto zaznaczył Wielka Sobota? Ja się zgłaszam do tego, pomyliłem się jako Mikołaj. Pan numer dwa zaznaczył Wielka Sobota. No nic, zdarza się, tak? Zobaczmy, to był Misklik! Zobaczmy, jak wychodzi z punktacja. Kashix wychodzi na bardzo dużą przewagę. 1800 punktów, drugie miejsce Czajnik, 977. Rezi ostatni, 799. Lecimy dalej. Dobra. A ja przedostatni, tak? A ty przedostatni, tak. Kiedy zasiadamy do wigilijnej kolacji? No jak to kiedy? Gdy zrobi się ciemno, gdy wszyscy przyjdą, gdy zaświeci się pierwsza gwiazdka, gdy żarcie będzie gotowe. Oczywiście, gdy zaświeci się pierwsza gwiazdka. Gratulacje, wszyscy, poprawna odpowiedź. Wspaniałe, wspaniałe. Zobaczmy, jak to wygląda. Kashix zaliczyła najlepszą serię trzech poprawnych odpowiedzi. Gratulacje. Wychodzi na mocna dominacja. Ponad 1000 punktów dominacji nad Czajnikiem. Ale mnie ciśnie. No dobra, lecimy dalej. Kolejne pytanie. Według tradycji, ile potraw powinno znajdować się na stole wigilijnym? No 15, wiadomo. O, co kurwa? A, zmyliłeś mnie jako prowadzącego! Zmyłka, 12! No. Was rozgrzewaliście, czy co? No dobra. Znów czwarte miejsce, myślę, że z prędkością światła kliknąłem. Rezi, naprawdę, ja tak Rezi, ale jest bardzo, bardzo małą przewagę ma Kukę nad tobą. On ma 2726 punktów, a ty masz 2724. Więc jesteś w stanie go wykupić. Nie da się już wyjść na prowadzenie. Da się. Rezi Portugia Gamer, stary. Musiałbym się pomylić. Rezi Portugia Gamer. Rezi, ja się wyjść od komputera na chwilę. No dobra, dobra. No dobra, lecimy dalej w takim razie. Jak się nazywa uroczysta msza w nocy z 24 na 25? Wyczekiwajka, pasterka, narodowa libacja, msza objawienia pańskiego. Oczywiście. Jeszcze pierwszy. Narodowa libacja, bo też pasuje. Oczywiście, więc. Pasterka. Jest to oczywiście pasterka. Gratulacje. Wspaniałe wszystkie odpowiedzi. Zobaczmy, kto się tutaj uplasuje. No i Rezi wyprzedza Kukę. Gratulacje. I Kukę, no i Kukę tym razem zostaje na ostatnim miejscu. Kasia cały czas na pierwszym, Czajnik drugi, Rezi trzeci. Jak ją dogonić? Jej się nie da dogonić. Musisz nie mieć da szybsze... się już tego zrobić. Nie, da się, musimy mieć szybsze palce. Jeszcze ale ona szybciej. Gra w gry, to jest nierealne. Jezu, ale miałem czarny żart teraz, sobie się... Nieważne. Oj. Rezi! Nie. Uważaj. Nie. No dobra, Nie powiedziano. No dobra, spokojnie. Nie dopisujcie sobie historii. Czym według tradycji dzielimy się przy wigilijnym stole? Jajkiem, rybą, pojarą, chlebem ryba, czy okładkiem? Rybą! No jak wy jesteście tacy szybcy? Znów pierwszy byłem. Znów dobrze, pierwszy? Dobrze. Czyżby Rezi teraz wyrzucił Czajnika? No jeszcze nie! Znów czwarty! Jeszcze nie. No, mam pytanie, czy ktoś chciał zaznaczyć, że się dzielimy pojarą? Ktoś miał takie, że było wewnątrz... Takie? Takie... Da, było. Nie zauważyłam takiego. A wy jesteście tak sfokusowani, że wy widzicie tylko dobre odpowiedzi. No. Ej, halo, gwardia na czacie, piszecie teraz tak, police, kukę, fire, police. A właśnie, ej, nie ma podpowiedzi. A, nie mogą wam podpowiadać, bo i tak jest opóźnienie. Dobra, kto? Dobrze, ten internet głupczycki akurat się sprawdza do tego, więc luz. Dobra, jest git, lecimy dalej. Ósme pytanie, kto ciągnie sanie Mikołaja? No kurwa, wiadomo, że... Twoja stara, Renifery, Mariusz Pudzianowski, czy Mariusz Pudzianowski? Czemu jest to?
Dobra, słuchajcie, to było podchwytliwe, bo było do wyboru Mariusz Pudzianowski lub Mariusz Pudzianowski, więc wiecie, no a jak są dwie takie odpowiedzi, to któraś musi być poprawna, ale tak, Renifery, każdy zgadł, gratulacje, bardzo dobrze wam idzie, naprawdę, fantastycznie, idziecie dobrze jak burza. Gwardia na czacie, dobrze. Idziecie jak burza, ale mam złe wieści, znaczy dla Kasi dobre, dla wszystkich innych złe. Kasia, 6700 punktów, drugie miejsce, no, Kasia, Kasia, 5800, drugie miejsce Czajnika, 5600 Rezi i 5617 Kukę. Przepraszam, 5676, czyli mała różnica pomiędzy Kukę a Rezim. No zobaczymy. Zobaczymy. Lecimy dalej. To, którą rybę według tradycji znajdziemy na stole wigilijnym? Szczupak, karp czy leszcz? Jest oczywiście karp. Wszyscy znowu poprawne odpowiedzi. No, idziecie naprawdę. Znów pierwszy jestem, co jest grane? No, widzisz? I zobacz, karp, nie? Żółty przycisk, jak w Thunder Crew, prawda? Nawiązanie tutaj, o, mega, no naprawdę. Dziękuję, Michał. Coś fantastycznego. Czajnik w jakimś Dubaju siedzi, ma najmniejszy pień, to jest niefajne. Dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. No i się miejscówki nie zmieniają. Rezi 43 punkty więcej od Kukę, więc mała bardzo różnica. Nice. Ale Kasia, no 7700. To jest kurwa. Ona jest za dobra. No ona się musi pomylić, żeby zdupić coś tutaj, bo nie myli tak. No jest... Słuchajcie, no... Kasia, powiedz coś, udowodnij, że nie jesteś robotem, kurwa, bo ludzie nie wierzą. Nie, ja mam mówić, no, szukałem sobie po prostu wymówek, ja teraz nie muszę się śpieszyć, mogę powolutku sobie odpowiadać, ważne, że mam tą przewagę, którą zrobiłam na początek i gram na spokojnie, tak? A chciałabyś może powiedzieć coś, żeby jeszcze bardziej obniżyć psychę uczestników, na przykład napuść na nich? Nie, potrzebuję ich psycha, już wydaje mi się, że już wystarczająco na dnie. O, jest cwana po tym sabotażyście, tam srała w gacie, teraz już taka cwana, zobacz, srałam w gacie! Przeszła survival jakiś i przeżycie ostre, parzaka cwaniara. No słuchaj. Nigdy więcej, jak mnie jakiś youtuber zaprasza do jakiegoś programu, nigdy więcej, nie? No nieźle, no dzięki. Cóż. Fajna promocja sabotażysty, bardzo dziękuję. Zajebista. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, kolejne pytanie, 10. już pytanie. Po co narodził się Jezus? Ciekawe. Nikt tego nie wie przecież. By Bóg mógł odpocząć, by Maryja miała syna, by zbawić ludzi od wojen, by zbawić ludzi od grzechów. Oczywiście ostatnia odpowiedź, by zbawić ludzi od grzechów. Nie, poleku. Ale co tu się dzieje, moi drodzy? Czy Rezi wyprzedził mocno Kukę? Nie. Nie, no kurde, Rezi, ty już masz... Jesteś blisko Czajnika, żeby go wyjechać. Zaraz miły knie. No, blisko. No dobra, zobaczymy. Daj temu czas. Milisekundę o tym decydują. W jaki sposób człowiek może zostać zbawiony? O, proszę bardzo. Ja pierdolę. Tylko przez żywą wiarę, wiarę w Boga, gorliwą modlitwą, miłość do bliźniego. Jezus. Ja nie przeczytałem nawet wszystkie odpowiedzi. Wszystkie poprawne. Tak? To zaznacz, kurwa. I co? Co było poprawne? Nie wiem. Ja nie ładuję. Ja jeszcze nie odpowiedziałam. Jak wam nie ładuję? Weź odpowiedź. Patrz, jak cwaniara wykorzystuje. Tylko przez żywą wiarę jest za Chrystusa. Dwie osoby zaznaczyły dobrze. Kto zaznaczył? Dobrze, Kasik, leci easy. Easy. Czyli pan numer jeden, Rezy, i pan numer dwa, Czajnik, odpowiedzieli dobrze, tak? Ale ja zgłaszam, tak ja protest. Ja myślałem, że mi skliknąłem, bo nie przeczytałem wszystkich odpowiedzi. Halo? Mam na nazwisku Paciorek, uwaga! Kasia, zostałaś połknięta przez Rezi'ego, niestety! Pan Jezus powiedział! Nie. Ja, zapytany o najważniejsze przykazanie, mm-hmm. Pan Jezus powiedział, tak? Że przykazanie nowe wam daje, byście się wzajemnie miłowali. Mm-hmm. I że to jest najważniejsze przykazanie ze wszystkich. A jest tutaj taka odpowiedź? Czyli miłość do bliźniego. A jest tutaj taka odpowiedź? Jest tutaj taka odpowiedź? Tak, miłością do bliźniego. A, racja. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Lecimy dalej. Czajnik przechodzi na pierwsze miejsce. Proszę państwa. No, wiadomo. Proszę państwa, gratulacje. Gratulacje. I jak się z tym czujesz? Fenomenalnie, no generalnie przed chwilą Kasik nas tutaj cisnęła, ale no wiecie jak jest. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. To jest błąd pytania. O, błąd pytania, dobra. Słuchajcie, lecimy dalej, nie ma co. Ile tych pytań jest? Dlaczego Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, narodził się jako człowiek? Bóg bał się, że Jezus nie wypełni swojej roli pod postacią bóstwa. Tylko człowiek mógł ponieść karę za grzech ludzi. Bo nie było dużo ludzi, Bóg chciał zasiedlić ziemię. Jezus musiał przejść drogę Herkulesa, aby ojciec mógł przejąć go do nieba. Dobre są te odpowiedzi. Szkoda, że nie czytam wszystkich, żeby odpowiedzieć szybko. No? Czemu nie było Mariusz Pudzianowski tym razem? Bo Mariusz Pudzianowski...
Brawo! Wszyscy odpowiedzieli poprawnie. Gratulacje. No, wasza wiedza naprawdę jest na wysokim poziomie. Coś fantastycznego. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, czy się zmienia pozycja. Nie. Mamy tak. Rezygiusz zaliczył najlepszą serię 10 poprawnych odpowiedzi. Nieźle. Nieźle, nieźle. No, Czajnik nadal na pierwszym miejscu. Rezi, powiedz coś. Nie słychać cię. Nie słychać cię. Kurwa, mówisz? Weź tłumacz. Czy to jest ruch wark? O kurwa, co się odjebało? Cały kabel się rozjebał. Ty, no ale ty. Co? Halo? Nie słychać cię, Rezi. Rezi, nie słychać cię. Kurwa, powiedział teraz. Halo! O, witamy! Przepraszam, kabel se odpiąłem. No właśnie. Chrystusie, panie. Spokojnie, zdarza się. Czy jesteś już gotowy? No to port jest wyrupany i nie działa, to tak powinno. No dobra, spokojnie. Jezus, komputer firmowy, no. Dobrze. Port został wyrupany, nieźle. No dobra, czy jesteś gotowy, żeby był dalej ten? Tak? Przepraszam za wulgarny język. Dobrze, nie ma, spokojnie. Jest spokojnie. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Tak. Czy Jezus urodził się 25 grudnia? Ja pierdolę. Tak? Gdzieś w grudniu? Nie, 24? Nie wiemy, bo Biblia nie mówi nic o dacie narodzin. Może zobaczymy. No, już są trzy odpowiedzi i tylko jedna osoba odpowiedziała dobrze. Nie wiemy, bo Biblia nie mówi nic o dacie narodzin. Kto zaznaczył dobrze? Czajnik? Gratulacje. Tak jest. Skąd ty to wiedziałeś, facet? O właśnie, powiedz. Ja może na ze wszystkich odpowiedzi. Powiedz. Strzelałem. Aha, strzelałeś, tak? A co kliknął? Nie, co? Nie wiemy, bo Biblia nie mówi nic o dacie narodzin? Nie, tak, no ogólnie tak zupełnie szczerze to nie dlatego mówi. Dlatego no to się nazywa Boże Narodzenie, no. To jest głupota. Kurwa, co? No. Czemu? To całe życie... Słuchaj, ja powiem ci szczerze, jak czytałem niektóre rzeczy, to też byłem w szoku i później to jakby sprawdzałem, czy te faktycznie to ten i w Google wszystko było potwierdzenie, nie? To jest naprawdę, jeszcze uważajcie, bo będą naprawdę podchwytliwe pytania. Lecimy dalej. Nice. Zobaczmy, co tu się dzieje. Patrz, multi bawi i uczy. Czajnik 10 tysięcy punktów, Kasik 9500. No jest kurwa. Jeszcze jest do nadrobienia. Jest to do nadrobienia. Jak najbardziej. Kukę, musisz się kurwa obudzić, bo jesteś ostatni. Ale stary, ja klikam najszybciej. Ja jestem szybszy od czasu, kurwa. Szybkość czasu, coś ci to mówi? Niemożliwe, to jest stary, bo masz najmniej punktów. Ale stary, oni używają czatu. Ale nie, on jest szybki. On jest szybki, on nie zaznacza dobrze, on po prostu jest szybki. No okej, ma to sens. No dobra. No tak. Dobra, no to teraz to. Dobra. Nie, to nie jest konkurs na szybkość, nie kolego. Spokojnie. No to teraz. No to git, to wygrywamy. No, dobra, no to lecimy dalej. Ilu mędrców ze schodu przybyło do Jezusa? Biblia tego nie podaje. Biblia tego nie podaje. Tak. Myślałem, że trzech. No i uwaga, bo to jest... To jest... Słuchajcie, Biblia faktycznie tego nie podaje. Liczba trzech mędrców jest ogólnie przyjętą liczbą, ale nigdzie nie ma napisane, ile ich naprawdę było. To ludzie sobie nie, generalnie... No, tak, nie, ilu tak, mędrców... Tak. Zaraz ci, nawet ci dam, nawet ci mogę dać wszystko... Naprawdę. Naprawdę. Nie wierzę w to. Naprawdę. Ale Rezi coś odpala dzisiaj. No ale no, przez trzech zawsze było, no. To trzech króli. Ja już wam, nie. Już wam powiem, skąd się wzięło ta liczba 3. Dlatego, że uznali tak przez ilość prezentów. Bo on dostał trzy dary i się przyjęło, że skoro trzy dary, to było to trzech mędrców. Z pustymi rękami? Możliwe. Oni zrzutkę robili po prostu. Oni po prostu mogli zrzutkę zrobić, bo nie ma jakby nigdzie powiedziane, ile było mędrców, tylko ilość darów. No. Ale to jest kurwa expose Biblii, że to fake, czy to jest zbiórka? Nie. Że po prostu ludzie tak, że ludzie to tak zinterpretowali. Co to jest? Co? Kacper, Melchior i Baltazar. No to są mędrcy, no królowie, to się tak ogólnie potocznie mówi. To jest to no samo. To o nich chodzi, nie? No to jest wymienionych trzech. No tak, Kacper, Melchior i Baltazar. No tak, wymienionych jest trzech, ale nie wiadomo, czy było kurwa 12 na przykład. Nie, no to Biblia podaje, było trzech, no. Nie. No i jakim cudem, no? Dobra.
Idźmy dalej po prostu, skoro to jest ustawione wszystko, to musisz się z tym pogodzić. Wielki kurwa Pablo Escobar. Ja się zgodziłem na charytatywnego streama, ci tutaj skamują, nie dawać. Dobra, ale słuchajcie, nikt kurwa nie zdobył punktu żadnego. Halo, 16 koła w ogóle nie skoczyło. Dobra, spokojnie, spokojnie, jest okej. Jest okej. Okay. A właśnie, co? Właśnie, słuchajcie widzowie, to że wy oglądacie tak, to wpadźcie jakiś grosz, tak? No, 16 tysięcy, ale jakiś grosz możecie. Chyba, że nie możecie, to wtedy możecie udostępnić zbiórkę. Ale zbiórkę. Zobacz, jakby teraz każdy złotówkę wdupcył, no, to mamy już w tym momencie 40 koła. No, no halo. No. Weźcie tam, to się pomaga i wrzućcie. No, ale jeśli, dawajcie, a jeśli oczywiście nie możecie wpłacić, bo nie macie takiej możliwości, to możecie udostępnić tą zbiórkę. To też no, się przykładacie to... do tego. Zajebiście. No, dobra, dostępnie. Więc lecimy dalej. Kolejne pytanie, 15. Gdzie narodziła się tradycja ozdabiania choinki? Ja, w Polsce, we Francji, w Niemczech czy w Argentynie? O kur... Okej, okay, strzelam. W Niemczech, no, w Niemczech, w Niemczech. Kto odpowiedział nie, nie. poprawnie? Ktoś odpowiedział? Tak. Kasia? Skąd to wiedziałaś? Skąd to wiedziałaś? Już kółkę mógł odpowiedzieć dobrze. Nie wiem skąd wiedziałam, ale wiedziałam. Aha, czyli tutaj możemy mówić, że mogłaś oszukiwać. Nie, to można powiedzieć, że to była kobieca intuicja. Aha, ciekawe, bardzo ciekawe. No dobrze, no dobrze, skoro tak mówisz, no to, to spoko, nie? Okej, okay, no to lecimy dalej, zobaczmy, czy się pozmieniały jakieś miejsca. Kasia goni czajnika, tutaj jest zaledwie... Zaledwie 100 punktów różnicy, oczywiście nie wiem ile dokładnie, bo nie umiem liczyć, ale około 100 punktów różnicy, czajnik nadal pierwszy. No, Kukę, róż dupę. Widzowie, nie wygramy tego. Punkty w p***e, widzowie. Kukę, róż dupę. A, właśnie. Ej, dajcie mi dzisiaj się... tak błagam, po wodę muszę skoczyć, żeby się u***ł duszę. No dobra, no dobra. Usią! Słuchajcie, możecie teraz powiedzieć coś złego o Rezim, bo i tak nie słyszę. Rezin nie oddał mi za pranie ubrań po sabotażyście, a wszystkie moje ubrania śmierdziały świnią martwą. Przepraszam. Okej, okay, czyli exposed. Okej, okay, coś jeszcze, jakieś brudy macie na niego? Nie, więcej brudów nie mam. Na ty Kukę może ten? Coś masz na Rezin? Na jego brudy? Tak. No, tak się składa, że jest pewien gejcik, którego o? Pełnej nazwy nie chcę zdradzać. O, proszę jeszcze. Bardzo. My szykujemy materiał z Revo i z Gimperem. Dziękuję za cierpliwość. A, witajcie, siema. Rezim. No, czajnik, a może ty chciałbyś coś powiedzieć dobrego o Rezim, jak już wszyscy się tak, dobrze wypowiadamy? Oczywiście, jak już wszyscy dobrze się wypowiadamy. No, Rezim jest cudownym człowiekiem, zapraszam mnie do swoich serii, ja tam wtedy, aha, wiesz, okay, jak jest, wspiera mnie bardzo o, mocno. A przepraszam, ci czajnik, przerwę, ale właśnie z 16 tysięcy wbiliśmy 18 tysięcy, k***a, nas się pomaga. No widzisz, no ja zobacz, jak to działa! Ja no widzisz? Ej, Rezim, może musisz na siebie wychodzić, może musisz wyjść. Właśnie, może musisz wyjść. Nie, to nie, że wyjść, tylko że nakłoniliśmy ludzi do tego, żeby wrócić. Wow. No. Dziękuję wam bardzo, jesteście wielcy. Nice. Coś niesamowitego. Zajebiście. A właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć, że przed tutaj turniejem zrobiłem ankietę i widzowie zadecydowali, że w 60% uważają, że Rezi wygra. No, Rezi jak na razie zawodzisz, no dzieci. Bo wpierdasz mosiężnie. Myślę, że po tym streamie może być płacz, ale no dobra, może się jeszcze postarasz, tak? Dobra, lecimy dalej. Dobra, let's go. Podłaśniczka jest tradycją polską ozdobą. Co to jest? Wrażenia. Czym jest? Co to jest? Co to pierwszy jest? Skoszony snop pszenicy lub owsa, czubek jody lub świerka zawieszony pod sufitem, ozdoba złożona z suszonych owoców, szopka bożonarodzeniowa. Nie mam pojęcia, nie? Ja strzelam. Też strzelam. Moi drodzy, jest to czubek jodły! Gratulacje, gratulacje! Komu się udało dobrze? Nie. Nie. Rezi i kto? I czajnik? Rezi tam był. Nie, ja nie, ja nie. Dobrze. A, i, brawo! I Kukę, tak? High five. Czyli pan ojcie, numer jeden, pan numer cztery, gratulacje! I jeszcze chciałem powiedzieć, że mamy 19 tysięcy! 19 tysięcy na zbiórce! Pojebane! Pojebane! No nic! I zbieramy na seniorów, tak, i samotnych fundowanie, seniorów. Fundowanie wigilii dla samotnych seniorów, dokładnie. Ej, i tutaj muszę jedną rzecz powiedzieć, przepraszam, zatrzymam na chwilę ten quiz, muszę to powiedzieć. Mój chrześniak, Ignaś, który ma 9 lat, wyobraźcie sobie, że ostatnio z całą swoją klasą byli odwiedzić dom seniora i spędzali właśnie w takim świątecznym, kilka dni temu, w świątecznym nastroju spędzali z nimi właśnie cały dzień i opowiadał z perspektywy właśnie młodego chłopaka, jak to wygląda.
I to naprawdę młoda osoba była w stanie zrozumieć, że to jest stosunkowo smutne i też starał się gdzieś tam zabiegać o to ciepło u tych seniorów. Naprawdę to jest piękne, że teraz rzucacie pieniądze, to jest fajne, że to rozumiecie, bo naprawdę ci ludzie często są smutni i samotni. To nie jest, dokładnie. To nie jest tutaj, wiecie, randomowe. Nie? Naprawdę jest fajne, że tutaj wspieracie. Super. 20 koła. Tak jest i właśnie tak, jak skończyłeś mówić 20 koła. Popierdolone. Dziękujemy bardzo serdecznie, a my lecimy dalej. A my lecimy dalej, moi drodzy. Jak tu się zmieniają wyniki? No, Rezigusz coraz wyżej, ale nadal trzecie miejsce. Kukę nie może coś podgonić. Lecimy dalej, 17 pytanie. Ile trwa Advent? Nie wiem ile. O, ja 4 dni, 4 kwartały, 4 miesiące, 4 tygodnie. Jezus Maria, nie wiem. Powiedz, że to są 4 tygodnie. Tak jest, są to 4 tygodnie. Jest. Są to 4 tygodnie. No i mój drogi... Jest coraz bliżej, ale czajnik nadal na pierwszym miejscu króluje. Kurde. W rolę stworzenia, które szczerze nienawidzi świąt, wcielił się Jim Carrey. Co to za film? Jezus Maria. Gremliny rozrabiają, Grinch świąt nie będzie, Charlie fabryka czekolady, gdzie mieszkają dzikie stwory. Grinch Charlie świąt nie będzie, czekolady. Gratulacje. I słuchajcie, 23 tysiące, k***a. Ja pierdolę. Widzisz? Zobacz. Ignacy Krześniaku mój, a twoją historię... Pozdrawiamy go serdecznie, pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiam cię krótko, bo tą historię można było kolejnych ludzi przekonać na wsparcie i powiedzieć, że to trochę więcej. Super, a? Naprawdę super. Bedoes wpłacił 2115 zł. Wow, dziękujemy bardzo serdecznie. Nice. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiamy go serdecznie. No Kukę, słuchaj, musisz tutaj, widzisz, masz wsparcie Bedoesa, tak? Zbustałaś, więc teraz proszę. Wiesz, pytanie, co to jest jakaś podważniczka, stary, to popierdolę. Ale słuchaj, mam dobre wieści dla ciebie, Kukę, ponieważ system powiedział mi, że tak, nieźle, Kukę wraca, zaliczając serię trzech poprawnych odpowiedzi. No dobra, dobra, wracamy. No dobra, lecimy dalej w takim razie. Betujcie, betujcie. Jak ma na imię Renifer z czerwonym nosem? Bambi, Andrzej. Bambi, Bambi, Bambi. Rudolf, Rafał, Adolf czy Ludwik? Oczywiście, że Rudolf. Oczywiście, że Rudolf. Ja bym się wahał pomiędzy Adolfem, mógłbym tak zaznaczyć, ale dobrze, że wy macie głowę na karku i zaznaczyliście Rudolf. Także bardzo fajnie, lecimy dalej. Te pytania akurat moja Zuza robiła, więc ja bałka, nawet, ja nawet nie wiem... Rudolf czerwononosy, no było. Ona była fajna. Tak, to była fajna. Rezigiusz, seria czterech poprawnych odpowiedzi z rzędu. Każdy wow. Czekam u ciebie. No, gonię się, gonię. Jak nazywa się maszkara przedstawiająca rogate, czarne i włochate zwierzę z paszczą, za którą przebiera się kolędnik? Co? Co to niby jest? Szakal, zażartoń, turoń czy rumcejs? Nie wiem. Nie wiem. Turoń? Nie wiem. Turoń? Zażartoń. Czat, piszcie, piszcie. Nie, czat, nie piszcie, kurwa, nie słuchajcie nie go. Piszcie. Dobra, żartowałem przecież. Żartowałem, nie widzę. Jest oczywiście turoń. Jest. A kto odpowiedział niepoprawnie? 890. Ja odpowiedziałem niepoprawnie, co to jest w ogóle? Czajnik, powiedz mi, dlaczego jej, odpowiedziałeś niepoprawnie? Ja jedyną słowo, ale które ja kojarzyłem, to roomsize i myślałem, że może ma taki związek. I jest zobaczcie, 27 tysięcy złotych jest już o a 27 koła! Pięknie, ja pierdolę, mocarne rzeczy! Dziękujemy bardzo serdecznie, dziękujemy bardzo serdecznie, ale sobie powiedz mi tylko jeszcze jedno. Czemu uważasz, że roomsize jest czarnym, rogatym i włochatym zwierzem? Ja strzelam po prostu w to, co widzę pierwsze, nie czytam nawet wszystkich odpowiedzi multi. To aha, są takie tryhardy, okay, że z nimi się nie da nic zrobić. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Podobno BDOE spłacił kolejne 2115 zł. A Kukę! Obudź się! No co? Kasik znowu odzyskuje pierwsze miejsce, gratulacje! No nie. Gratulacje. Nie, ale nie może, no. BDOE spłacił nie razy 3, razy 3 wpłacił. Ja jedno pytanie z czy już nie wracasz, no nie da się. Dobra, Kukę, naprawdę. To ludzie wpłacają, czy Belly to wpłaca? Bedoes sam wpłaca, Bedoes mój k***a. Dawaj, Kukę, Kukę, chociaż top 3, nie? Tak, k***a, chyba mi się nie wpłaciło, nie sprawdził, czy się wpłaciło, wpłacę jeszcze raz. I patrzę dalej, że nie przeszedł. Kolejne! Ile reniferów ciągnie sanie świętego Mikołaja? No skąd mam to wiedzieć? Cała twoja rodzina, 9, 7 czy 4? K***a, nie wiem! 7! 9, kurwa! No nie ja pierdolę, no! Kto dał poprawną odpowiedź? No ja dałem poprawną odpowiedź. Czajnik, skąd to wiedziałeś? Bo sam miałem to pytanie w quizie ostatnio u mnie. Kurwa, pierdolę, 31 tysięcy, moi drodzy! Co jest, kurwa, grane? 32 tysiące, moi drodzy, a my lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. Jak wygląda... Czajnik przechodzi na pierwsze miejsce! Znowu Kasia zdetronizowana. Lecimy dalej. Wracam. Uwaga, uwaga! Z czego składa się tradycyjny wigilny opłatek?
Co? Mąki, wody i drożdży, mąki, wody, drożdży i soli, mąki, wody i soli. Nie wiem. Proszę. Nie wiem. Mąki, wody, nie? Mąki, wody. Jezu. Tak jest. I jedyna odpowiedź poprawna to rozumiem kukę. Tak, tak. Brawo, kukę! No w końcu! Jaka gastronomia skończona, facet, kurwa. Ej, połknąłeś mnie. Ja byłem tym skamerem, co chodzi po galerii handlowej i sprzedaje opłatki. Tak, moi drodzy, i oficjalnie właśnie kukę połknął Reziego i wyprzedził go. Top 3, gratulacje. W końcu, mamy to. Mamy to. Jeszcze parę takich waszych top. Parę donate'ów od BDS-a. Parę donate'ów od BDS-a i będzie git, nie? Wywodząca się ze wschodu potrawa wigilijna smaku obtłuszczonej pszenicy i bakali to? Co? Gówno. Ja to wiem, bo to jadłam! Okropne. Makowiec, kutia, brędza czy kumor? Makowiec. Niedobre. Niedobre. To nie jest kutia. Makowiec? Kutia! To nie jest makowiec! Tak nie. Jest! Mam pytanie, czy ktoś z was ogólnie lubi kutię? Nie. Ja też nie. Ja też nie lubię. Ja miałem nadzieję, że tu moczka się pojawi, śląsko moczka. A właśnie, chciałem właśnie powiedzieć, że ty mógłbyś lubić kutię, bo ty lubisz te swoje takie, wiesz, wodzionka, nie? Zupa z wody, k***a. Nie ma nadziei, nie ma nadziei. Zupa z wody, k***a. No, solnik, nie? Solnik, czyli ten, no, także... Moczka rule, ona jest najlepsza. Moczka, k***a. A z czym jest, z czego jest moczka? To jest... Oho, ja chciałem powiedzieć coś lepszego. Bakali, czekolady. Chciałem powiedzieć z moczu, ale nie chciałem obrażać, tak? Ale widzę, że ty próbujesz obrażać moją rodzinę, więc spi***j się po prostu. I lecimy dalej, tak? Lecimy na kolejne pytanie. Zobaczmy jak się... O, kurwa, jaka zmiana! Kasik znowu wraca na pierwsze miejsce i kukę spada na ostatnie. Kto by się spodziewał, ale zmiana. Niedobrze. Lecimy dalej. Który kraj europejski ma świąteczną tradycję, w której potwór zwany Krampus terroryzuje dzieci? Przecież to jest tylko... Austria, Grecja, Szwajcaria i Szkocja. Mam tu historię do opowiedzenia, jest... mam nawet... Jest to Austria. Nie, chyba strzeliłem. Jednak wiem. Gratulacje. Ej, jestem na nartach rok temu, w listopadzie w Austrii. Rezi ma wujka z Austrii. Nie, słuchaj, nie, no gadam przez telefon jakiegoś kola, jakiś biznes, nie? Oho. Ty idę i stoję na ulicy sobie, gadam tam skupiony i nagle przechodzi przede mną jakieś typy w dzwonkach, przebrane za diabły, no. Patrzą się na mnie, biegną, na mnie i napierdolą z biczy. Naprawdę. Poczekaj, ja to pokażę, ej. Autentycznie to jest porąbane story, stoisz sobie jak człowiek normalny na ulicy, podbiegają stary, te ciule i... może oni po prostu cię pobili. Nie, to są właśnie te... On tak, został pobity, on myślisz, że to jakaś tradycja, k***a, człowieku. Na jedzie mu okradli oni tak. No, zajebista tradycja. Słuchamy cię, kukę. O, mam to, popatrz! Skąd wy wiedzieliście, k***a, że to jest z Austrii wszyscy? Zobacz, bo ja tam byłem. No bo ja słyszałem tą historię od Remka kiedyś po prostu. Czekaj, No? Widać czy nie? No widać. No widać. Coś tam widać, biją go, pałują go. Ale ci k***a napierdalają normalnie! Naprawdę oni mnie napierdalali strasznie! No dobra! Po głupie jak porąbani! No dobra, okej. Spoko, no, najpierdali chłopą jeszcze... tak, zajebista ta Austria, k***a, wrócę tam na narty. Zajebista. Lecimy dalej, moi drodzy. O, to będzie dobrze. Lecimy dalej. Dawaj. W którym roku powstał Kevin Sam w domu? No ja pierdolę, no. 85, 95, 90, 99. To jest podchwytliwe. Był to 90. Tak jest. 1990. Kto zrobił dobrze? Wszyscy chyba. Nie. Oprócz Kukę. Oprócz Kukę. Kukę, czy masz coś do powiedzenia swoim fanom, których właśnie zawodzisz? Nie mam nic do powiedzenia, k***a. Takie pytania dałeś. Myślałem, że będą jakieś proste, że będziemy się tutaj bawić w friendly jakiś quiz, a ty pytasz mnie o... BDS 5 giftsubów. Dziękuję bardzo serdecznie. Słuchajcie, no słuchaj, Kukę, naprawdę, musisz, k***a, przyspieszyć. Dobra. Bo zostajesz tyle. Nie ma znaczenia ta wygrana. Nie ma znaczenia. Rozumiem, rozumiem. Okej, dobrze. Ej, dobra, ja będę tym, co nawołuję do wrzutki. Zróbcie teraz tak, żeby w 5 minut przekroczyć 35 k, będzie fajnie, dawajcie. Czyli, to wiadomość do filantropem, ja tu filantropem jestem. Dobrze. Widzowie, wykrzyknik z biurka lub w tytule streama też macie link, siepomaga.pl, a także tutaj po prawej stronie przypięty macie wiadomość na czacie. Możecie wchodzić. Możecie podać mi też blika na PW. Też możecie. Też możecie, jak najbardziej, jak najbardziej. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Uwaga. Tradycja jedzenia smażonego świątecznego kurczaka jest znana w Chinach, Korei Północnej, Japonii, Korei Południowej.
No. Raczej źle odpowiedziałem pewnie. Od południowej, no. Dokładnie to KFC jedzą. Aha, tak, podpowiedź. No, o, jedna osoba jeszcze nie dała odpowiedzi. No ja, no. Czekaj, myślę, no. No ta myślisz, czekasz rezji. Na czacie. Nie patrzę, nie myślę, patrzysz na czatku. Nie patrzę! Dobrze. Czekaj. Nie wiem, czy dobrze dałam. No i Japonia. Nie łącz ten czat. Japonia. Jedna osoba odpowiedziała poprawnie. Kto to był? Ciekawe, kto to był. Nie? To kto? To kto? No ja byłem, przecież. A, pan z numerem 2. O, proszę tak bardzo. Skąd pan wiedział, że KSI tam wpierają? Ja dobrze strzelam, stary. Dobrze strzelam, tak jak ci mówiłem. To nie podoba. O, dzięki za kod Blik. Na pewno, dziękuję. Uwaga, za chwilę przekroczymy 35 tysięcy. Chwila została. Tak, za chwilkę. Jeszcze 1000 został, moi drodzy. Jeszcze 1000 został. Dobrze, lecimy dalej. Lecimy dalej. Sprawdźmy, jak to wygląda. Czajnik! Pierwsze miejsce i uwaga, ostatnie pytanie, jak dobrze pamiętam. No nie. Z tej kategorii. Kasik, masz szansę wygrać jeszcze. Ostatnie pytanie. Kto urodził się w Boże Narodzenie? To będzie zbyt podchwytliwe na bank. Michał Rychli, Chrus Jezystus, Jezus Chrystus czy Józef? Chrus Jezystus. Jezus Chrystus, gratulacje, wszyscy odpowiedzieli poprawnie. Wszyscy odpowiedzieli poprawnie. Prawie się dałam na Chrusa Jezystusa. No. Ja nie? Ej, to jest straszne. Ja moi drodzy, ostatnie było to pytanie z pierwszej kategorii. Sprawdźmy w takim razie. I uwaga, mamy podium. Trzecie miejsce. Rezi, gratulacje. Drugie miejsce. Kasix, gratulacje. Kurczę. I pierwsze miejsce, moi drodzy, Czajnik, gratulacje. Coś fantastycznego, fantastyczny performance. 18 252 punktów na konto Czajnika. Kasik z drugie miejsce 18 170. Rezigiusz 17 120. Kukę, nie mam pojęcia, zaraz sprawdzę. Ja jestem tym Grinchem, panem, nic nie wiem o świętach. A jak to jest? Tyle ile punktów mamy, tyle musimy wpłacić? Czy jak to wygląda? A wiesz co? Jeśli chcesz, możesz. Jeśli chcesz, możesz. A propos wpłat, moi drodzy, możecie wbić. Tak. Kukę zdobył 15 772. Teraz będzie druga kategoria, trudniejsza. Mniej pytań, ale trudniejsza, ze względu na to, że uwaga, zawodnicy będą musieli zgadywać po klatce, co to za film świąteczny. Tylko jest jeden catch. Te zdjęcia co sekundę się odsłaniają po jednej kafelce. Więc czas goni, a tak naprawdę no, może się trafić, że to zdjęcie będzie, że tak powiem, no, słabo ukazane, tak? Rezi, bo kiedyś zagraliśmy w papierkami nożyce o piątaka, pamiętasz? Pamiętam. To jak wbiją 40 koła do 20, to wrzucamy po piątaku też, dobra? O, proszę bardzo. Nie, to czekaj, to więcej. 40 koła to jest za chwilę. Jak będzie wbite na oficjalnym zielonym liczniku, jeszcze 12,5 koła, czyli przekroczymy 5 dych, dobra. Jak przekroczymy 5 dych, to wrzucamy piąteczkę dla seniorów. Zajebiście. Ty piąteczkę, ale macie ja piąteczkę. Macie na to 10 minut, timer wrzucam, uwaga. Uwaga, timer wrzucam. Pana to. 10 minut, czas start, leci. No i zobaczymy. 10 minut i 10 sekund. Nie wierzę. Rezdy i Czajnik wspólnie wpłacą po 5 zł. Popierdolone. Naprawdę, coś niesamowitego. Cicho. Gratulacje, Janady. To u nas zgradzasz. To był taki plan. Wspaniałe. Dobra, linka wam już rzuciłem. Czekamy jeszcze tylko na Czajnika. I możemy zaraz już zaczynać. Tak więc zaczyna. A kto ty do niego gotowy, kurwa? No dobra, nieważne. Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Druga kategoria. Co to za zdjęcie? Lecimy w takim razie. Pierwsze, w sensie, co to za film? Co ja pierdolę? Jaki to film? Uwaga, uwaga i zaczynamy. Jaki to film? Rodzinka.pl, film świąteczny. Planeta singli, listy do M, śniadanie do łóżka. Kurde. No twarz pójść, pokaż, ale... no, to ty coś, Mikołaj, no, ale co? No! No strzelajcie, no, nie tryhardujcie, no. Ja też strzelałem. No, to Rezi wszystkich wstrzymuje. Listy do M, gratulacje! Karolak po prostu gra wszędzie, stary, to było bardzo trudne. Tylko ja zdupiłem? Tak. Tak. Nie. Tak, dlaczego myślałeś, że jest to rodzinka.pl, film świąteczny?
Widziałem Karolaka, to myślałem, że to no dobra, okej, okay, fair enough. Dobrze, lecimy dalej w takim razie. Zobaczmy, kto wychodzi na prowadzenie. Czajnik, znowu Czajnik. 901 punktów, Kasix 819, Kukę 775, Nora Regizigiora 0, kupa. Tragedia. Tragedia. Dobra. Kolejny. Jaki to jaki film? To film. Jaki to film? Uwaga! Święta XXI wieku. Kevin sam w domu. Grinch, gdzie jest Mikołaj? No to myślę, wiem, że... Wiem! Po jednym kafelku rozpoznałem. Uwaga! Kevin sam w domu! Gratulacje! Gratulacje, Kevin sam w domu. Każdy odpowiedział poprawnie. Każdy odpowiedział poprawnie. Lecimy dalej, zobaczmy, jak to tego tu wygląda. Chcę na każdy rozpoznanie. Tak nie jest. Miałeś, ile miałeś 942! Punkty. Nawet tysiąca nie ma. Hype train. Widzowie, przypominam, że macie jeszcze 7 minut, żeby przekroczyć 50 koła. Wydaj swoje ciężko zarobione pieniądze. Po 5 tysięcy, czyli tapujemy, 10 widzowie, koła tapujemy. Wrzucamy do... O kurwa, co? No way! Ile jeszcze zostało? Ile jeszcze zostało czasu? Ile? Ja będę podpuszczał, okay. Bo Kasik w środku nocy potrafi nagle przelać dychę generalnie na klarnety, więc myślę, że też dorzuci piątkę, jakie nie? Klarnety. O, co? Jakie klarnety? A, nieważne. Kasia, Kasia, proszę, rozwiń się. Jakie karnety? Klarnety. Klarnety. A, bo do mnie dzieci ze wsi mojej napisały, że nie mają instrumentów i nie, wywalą ich z orkiestry, jak nie będą miały na czym grać, i kupiłam po prostu klarnety. O, ej, to bardzo miłe. Bardzo miłe. Bardzo miły gest. Bardzo miły gest. Bardzo fajnie. A, nie ta ale scena. Ale jeszcze milszy będzie, jak piątkę wrzucisz też, wiesz? Tutaj, jak będzie... dobra, dobra. Jaki to film, jaki to film? Uwaga! Miłość w Londynie. Nikt nie jest perfekcyjny. Miłość wisi w powietrzu. To właśnie ojej. Miłość. Miłość to perfekt, to ten. Nie wiem, zmyła czy nie? Czy zmyła, no. Kliknąłem. Co to ja może być? Kliknąłem. Ostatnia osoba jeszcze nie odpowiedziała, pewnie Rezi, bo jest Rezi, skupiony. No Rezi, no co, oczywiście. No myślę, no myślę. To właśnie miłość! Nikt nie odpowiedział. Nikt nie odpowiedział poprawnie. Niestety zbejtowali się. Zbejtowali się na nikt nie jest perfekcyjny. No cóż, odwiozłeś niestety. Mi od tej, odwiozłeś mi kółkę. Myślałem, że ten. No niestety. Ja myślałem, że będzie ten. No dobra, cóż. Nikt nie odpowiedział, jesteśmy okej. Okay. No ta, no wiadomo, nie? To jest taki plus, nie? Dobra, lecimy dalej. Piąte. Jaki to film? Jaki to film? Ciekawe. Alternatywny Mikołaj, zły Mikołaj, niemiły Mikołaj, spalony Mikołaj. Mikoła. Sorry, J nie nacisnąłem. Z dupy to jest. Uj, jak z dupy? Strzelam. No? Przecież on sobie wymyślił tu wszystko chyba. Zły nie, Mikołaj! Była to poprawna odpowiedź i dwie osoby trafiły. Kto taki trafił? Kukę? Ja. Kukę i Kasik. Kukę, jak się z tym czujesz? Bardzo, bardzo dobrze, no. No może chciałbyś coś powiedzieć na swoje... A, już ci mówię. Masz, mój drogi, pierwsze miejsce, k***a! No, ojej! No, oczywiście, że tak! Wiedziałem, że tylko... Ja wiedziałem, że poprzednia kategoria to jest no, tylko nieźle. Moje pytania. Nieźle, a co byś chciał... Co byś chciał powiedzieć swoim przeciwnikom? No, k***a, łatwo z wami. No dobra, no o, dobra. To jest dołowe, mamy, żarty, to jest... mamy 40 tysięcy, mamy 40 tysięcy, a ile czasu zostało, żebyście płacili 5 zł? 4 minuty. Jeszcze dyszka widzowie jeszcze i dzięki temu będziemy wrzucamy po piątce. Ale dobry dałeś próg, żeby nie płacić tak szczerze. No, no dobry, no. Nie, żeby zmotywować, żeby było więcej dla seniorów. Ej, Michał, ale moim, ja nie chcę no. Tutaj oczywiście się rządzić, tak? Ale ja sugeruję... tą kwotę podzielić na przykład na 2 lub 3 domy seniorów, w zależności od tego, ile zbierzemy. Okej, okay, tylko problem jest taki, że jakby wybór fundacji został wybrany już wcześniej, to jest jakby skarbonka, która podpięta jest do głównej akcji jakby Podaruj Wigilię. Okay, więc to jest jakby dobra, ten i oni chyba... Tak. Mhm. Dobra, dokładnie. Dobra, bo po prostu chciałem, żeby było transparentnie, żebym ja na przykład nie miał tych pieniędzy i wiesz, nie rozdawał tego, tylko żeby... Tak, żeby no, sposób. Dokładnie. Oko, to brzmi fair. Dobra, więc lecimy dalej, moi drodzy. Dobra. Szóste pytanie. Jaki to film? Jaki to film? Film akcji. Gremliny rozrabiają, gremliny niszczą święta, gremliny atakują, gremliny i gizmo. Łatwe. No, 3 odpowiedzi i... Gremliny rozrabiają! Nie! Nikt nie odpowiedział poprawnie! Aj. Ja pierdolę, ale jesteście chujowi! No kurwa. No bo jakieś bajki kurwa wybieracie. Jakie kurwa bajki? To jest, człowieku, to jest człowieku tak stary film, że ja pierdolę, nie? Kto bardzo zaznaczył stary. Gremliny i gizmo? Kto zaznaczył? Ty Kukę? Nie. A kto? Ja a kto? Powiedz.
Kto zaznaczył? Powiedz. Rezi. Rezi, no fuck. Rezi, a dlaczego taki wybór akurat? Gryny i Gizmo? Nie wiem, kogo byś z Gizmem skojarzył, jakiś, nie wiem, coś tam... A, czyli Rezi jednak. No dobrze, okej, okay. Spoko. Dobra, lecimy dalej. Kolejne pytanie. Dawaj. Tutaj nikt nie zdobył punktów, więc lecimy. Siódme pytanie. Jaki to film? Lorax, Grinch świąt nie będzie, Lorax świąt nie będzie. Dobra, strzelamy. No dobra, ludzie, ja nie wiem, po tych włosach, po tych włosach... No ludzie, to halo. To jest Lorax? Co to jest Lorax? Jaki kurwa Lorax? Grinch świąt nie będzie, gratulacje, 3 poprawne odpowiedzi. Kto kurwa... Dobra, kto zaznaczył samego Grincha? Ja nie. No przyznać się. No ja nie. Rezi, wyglądasz podejrzanie. Nie wkurzaj mnie. No dobra, okej, spoko, nie? Ja dupia. No było blisko, nie? Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, jak się plasują miejscówki. Kukę cały czas prowadzi. Gratulacje. Co ty mówisz? No, 3413 punktów kontra Kasik z 3366. Czajnik, trzecie miejsce. Nora Rezygiora, nawet kurwa 1000 punktów BTW, ale spoko. Leci dobrze. Dobra. Tobie wielki powrót. Lecimy dalej. Jaki to film? Fuck. Artur i Minimki, Ekspres Polarny, Było sobie życie, Pociąg Mikołaja. No myślę, że to jest bardzo ikoniczne zdjęcie, więc myślę, że już po tych ujęciach powinniście już zgadnąć. Jest to oczywiście Ekspres Polarny. Przepraszam, Kukę, co ty zaznaczyłeś? Pociąg Mikołaja? Było sobie życie. Ty masz kurwa... Jak A chodziło o Ekspres Polarny, no. Mega ziomuś. No ale spoko. Spoko. Pociąg do Mikołaja. Dobra, będzie coś z Harry'ego Pottera? To, że w Harry'm Potterze stary jest sezon zimowy, nie znaczy, że my się tu może znaleźć. Dobra, Kukę, niestety mam złą wiadomość, to spadasz na trzecie miejsce, kurwa. Potężny upadek. Nie zdążyliśmy. Ośmiu koła nie wrzucicie pewnie, ale tak czy siak kilka koła dorzucone tak, jest więcej, więc tak, fajnie. Więc bardzo dziękujemy, dziękujemy. 41 tysięcy, moi drodzy, aktualnie na zbiórce, na skarbonce, nas się pomaga. Bardzo dziękujemy. No i lecimy dalej. Kasik, pierwsze miejsce, 4205 punktów. Czajnik, 3716. Kukę, 3413. No i Rezi w końcu zbliża się do 2000 punktów, czyli 1849. Dobrze, lecimy dalej w takim razie. Let's go. Jaki to film? Dobra. Gra o Tron, Last Christmas, Cicha Noc, Snowman. Mamy tutaj Snowman. Jakiś zielony kubraczek. Może to Gra o Tron? Z autami w tle? To nie. Oho. I... Ja nie wiem, a jest taki film Last Christmas? Nie wiem, stary. Może ja jest. Myślę, że jest. Ja dałam, że jest. Ja też dałem, że jest. No i gratulacje! Last Christmas to była poprawna odpowiedź! Aj! No jaj, Kasik z pierwsza znowu. Kurwa, pojebie zaraz. Nie? Kto zaznaczył... Kto zaznaczył Snowman? No ja strzelałem po kafelku. XD. No dobra, no dobra. Zielona odpowiedź. Aha, co za Okej. Zobaczmy, Kasik z... Kukę, drugie miejsce. Wchodzi na drugie miejsce, detronizuje Czajnika. Dobra, ale lecimy. Ja musiał z 10 koła mieć przewagi, żeby w ogóle wygrać. O kurwa, no trochę, trochę Jezu, może być ciężko. Punktów. Dobra, lecimy dalej. Jaki to film? Uwaga! Artur ratuje gwiazdkę, Marcel ma pomysł, Kacper versus Święta, Renifery na wyjeździe. Kacper versus Święta, kurwa? No to trochę jak Kevin Sam w domu, to jest też taki popularny. Artura klikam. To brzmi stary jak jakaś seria z Minecrafta na święta. Jest, Artur ratuje gwiazdkę. Gratulacje. Wszyscy odpowiedzieli poprawnie i zobaczmy, czy coś to zmienia. Nie, Kasik po prostu... Widzę co tydzień. Kasik po prostu odstaje od Kukę. 1000 punktów różnicy. No Kasik, weź raz kurwa skipuj pytanie, no. Nie. Podaruj dzieciom kurwa gwiazdę. Jaki to film? Wielkie święta, prawdziwa miłość, świąteczna zdrada, zostańmy przyjaciółmi. 95 numer, może jakaś podpowiedź? Zykujemy znowu. Oho, jakaś czerwona lampka, może czerwona odpowiedź jest poprawna? Czerwona odpowiedź, zdecydowanie. Czerwona kurtka. No i jest to, uwaga, zostańmy przyjaciółmi. Jedna osoba odpowiedziała poprawnie, a był to kto? Ale tam biki jesteście, Boże, easy. Czajnik! Kurwa mać, skąd wiedziałeś?
romansują, kurwie, tam się przytulają migdalą, no to jedno tylko pasowało, nie? Ale ci brzuch wyjebało, kurwa. Od tego piwa. To ale. No dobrze. Czy raz dopiero widzę, że tę poduszkę tam włożył. To nie poduszka, stary. Patrz, jaka charakteryzacja. Zobacz, no, piękny, ranko. Postarał się, tak? Nie to, ja co mówię, Rezi, nie to, co Rezi, który się kurwa spóźnił jeszcze i... ale dobrze, ważne, że ten. Ważne, że chciał wpłacić 5 zł. To jest najważniejsze w tym. To się liczy, to się liczy najbardziej. Nie, spokojnie, wierzę ci. Słuchajcie, no, Czajnik, no, tutaj pełna dominacja. Mam pytanie, kto zaznaczył świąteczna zdrada? Kukę pewnie, albo Rezi. No ja, no dobra, ty ale dlaczego? Się pytać, kto zaznaczył źle, gdy ja zaznaczyłem źle. Ale dlaczego? Dlaczego? No, dlaczego akurat? No nie wiem, strzelałem, nie wiem, stary, nie znam tych... No patrzyłeś na to zdjęcie i co sobie pomyślałeś? Dedukcja jakaś? Coś... Ktoś tam się całował, więc pewnie święta i zdrada i go strzeliłem z kupiata. No dobra, rozumiem. No nie, no tak, no jest to logiczne wytłumaczenie takiej okropnej i złej odpowiedzi, jaką zaznaczyłem. Tutaj dobre filmy jakieś, dobre, warte uwagi jakieś. Na przykład, kurwa, Rezi 50 godzin na tratwie. Świąteczna edycja. No dobra, lecimy dalej w takim razie. Zobaczmy, czy coś się tu zmienia. Czajnik, drugie miejsce, Kukę spada na trzecie. Ała, ale mnie skór złapał w nodze, już git. Dobra, lecimy dalej. Moi drodzy, jaki to film? Uwaga, na ratunek niewiasty. Magiczne święta, świąteczny rycerz, postawić choinkę. Batman. Ej, zdałem sobie sprawę, dlaczego tego nie znam, nie? Bo te wszystkie filmy na święta to nie jest takie gówno. Nie, jakie gówno? Kevina skejtował Kevina. Nie, no, tak. Kevina sam w domu tylko i tyle. Nie się nie ogląda nic więcej, kurwa. Co to w ogóle są za filmy? Ja nie, to z dupy są, tak. Ale nie w każdym głowie, ktoś jeszcze nie odpowiedział. Halo, jaki debil! Nikt nie odpowiedział poprawnie, to był świąteczny rycerz, ale byłeś, kurwa, Kukę. Blisko! Batman. Tak, byłeś blisko, Kukę, bo to prawie jak Mroczny Rycerz. Prawie jak Mroczny Batman. Rycerz. Ja nienawidzę tych świątecznych filmów, one są. A, czyli nienawidzisz świąt? Jesteś po nie, prostu... święta kocham. Grinch, Rezi, Grinch. Rezi. Świąteczne filmy, to jest taki gnioty to są. No powiedzcie, czat, halo, no przyznajcie, to nie no. Jest gnioty jak cholera, no. Nie mówi to się prawie, czat, po pierwsze, Rezi, naucz się mowy twitchowskiej, mówi się widzowie, tak? Nie widzowie, czat. Widzowie, no. Właśnie, kolego. Siemanko, czaty. No nie, proszę. Świąteczne filmy, które są gnioty. Straszne. Ja tak raz powiedziałam. Tak? O kurwa, i pewnie co? Prawie zostałaś wygnana z tego, z Twitcha, czy nie? No, na widłach już mnie tam, wiesz, no mnie już wynoszą, widzę, mnie już wynoszą. No sorry, ja nie streamer. No dobrze, dobrze. Ja biedny, poczciwy youtuber. Dobrze, zobaczmy, jak to się zmienia w takim razie. No chyba się zmienia, bo nikt nie odpowiedział. Więc nadal Kasik skróluje. Pełna dominacja tutaj. Wow. Tak, lecimy dalej. Ręce, żeby teraz wszystko boli. Lecimy dalej. Zobaczmy. A, uwaga, 13. No? Jaki to film? Jaki to gówno? Uwaga. Jakie to gówno? Misja świąteczna, podpalić święta, nie. Święta pod psem, święta z pazurem. Podpalić święta, bo widzę straż. Tak jest, brawo Rezi. Brawo Rezi. Niepoprawna odpowiedź. Niepoprawna. Niepoprawna. Niepoprawna odpowiedź, kurwa, bo tam bym był kot. I trzeba było poczekać, żeby było święta z pazurem. Jezus Maria. Nie, no tak, że tak zostać zbejtowanym, naprawdę, nie? Tragedia. Ja oczywiście te wszystkie filmy oglądałem wielokrotnie, tego znam na pamięć odpowiedzi. Tak, gówno lubisz oglądać, nie? No tak, dlatego obejrzałem całego Sabotażystę na Twitchu i czekałem. Co twoje? No, nie, z pazurkiem. Teleturniej z pazurem, Nie no, dobrze, spokojnie, nic się nie zmienia, bo nie, wszyscy odpowiedzieli źle, ale zobaczmy, może teraz się uda. 14 pytanie. Jaki to film? Zobaczmy. Pierwsza gwiazdka, 4 gwiazdki, 2 gwiazdki, 3 gwiazdki. Nie mogę, no nie mogę. No. Ale jest prezent, jest podpowiedź. Niebieska odpowiedź. Może. Nie, no jeżeli to nie będzie pierwsza gwiazdka, to wychodzę. Ja tak samo, ja myślę, że to nie będzie pierwsza gwiazdka. Pewnie trzy gwiazdki. Uwaga! Z dupy, nie? Uwaga! Albo dwie. No to kliknij coś! Dobra, nie wiem, które 3 gwiazdki! I były to, moi drodzy, 4 gwiazdki! Nikt nie odpowiedział na to! Co za gówno! Ale uwaga, poczekajcie, film web. 4 gwiazdki. 4
gwiazdki, to ci... i uwaga, ocena. Obstawiam 3 albo 4 max. Serio, uwaga. Okej, 5-9. To już górnolotne filmy. Ale słuchaj, no. Rezi. Znowu nie popatrzyłeś na podpowiedź. Niebieski prezent i niebieska odpowiedź poprawna. Dobra, potem już powiedział, że bait i się nie, a jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie na główną scenę. Mamy czterech uczestników, cztery gwiazdy. A? Wszystko tutaj ma sens, skupcie się, k***a. Dobra. Rezi przeklina? Też pierwszy raz to słyszę w moim życiu, serio, a znam go prawie cały, nie? To jest pojebane dla mnie, nie? Rezi, powiedz, k***a. Nie. A, ciekawe. Rezi, ty w ogóle nie przeklinasz? Nie, no przeklinam oczywiście, sobie pozwalam gdzieś tam troszeczkę żargonu wrzucić za kamerą, ale na swoich ale kanałach tak... nie przeklinam. Rozumiem. Pikujemy to. Okej, spoko. Okej, dobrze, lecimy dalej w takim razie. Nic się nie zmienia, bo znowu nikt nie odpowiedział k***a poprawnie. Słuchajcie, zbliżamy się do końca tej kategorii. Halo, k***a. Ludzie. Ale ta kategoria jest z dupy, no, serio. Kurwa. Dobrze. Ja się zgadzam. 15 pytanie. Twój kanał traktuje jak śmietnik. Jaki to film? Uwaga. Jak nie zwariować święta? Jak zaszaleć święta? Jak nie tego nie oglądał! Nikt nie zna tych filmów! Ja to oglądałam. Widzisz. O proszę, Kasik chyba to oglądała. No? Jak nie oszaleć w święta? Jak nie zwariować chyba w święta? Oho! I jest to poprawna odpowiedź! Jak nie zwariować w święta? Gratulacje! Ale najlepsze jest to, że ja źle odpowiedziałam, nie? Aha, XD, jak to powiedział poprawnie? Ja! Kojarzyłem typu, kojarzyłem! Ty, Kasik ci powiedziała, ty! No. Czekasz, co już na odpowiedź! Dobra. Okej, czyli Rezi, gratulacje, odpowiedziałeś w końcu coś. Zobaczmy, tak, co się zmieni. Moja druga poprawna odpowiedź. Nie? Wow, i nic się nie zmienia, nadal jesteś ostatni, ale... Ale spokojnie, naprawdę nie masz takiej dużej różnicy. No, no powiem tak, mi się wydaje, że żeby tutaj się coś zmieniło już do końca tej kategorii, Czajnik musi odpowiedzieć, żeby zdetronizować Kasix, bo... No raczej nie wierzę w comeback Rezigiora, nie? Jest kategoria gówno filmy świąteczne. By Michał, Michał będzie kategoria filmy na Patryka Wajgi. To mogłem dać naszą serię, z Minecrafta, świąteczne przygody z Masterczukiem. To by też mocne było. Dobra. Ej, ale pośród tych gubień nie mogłem to Jaki to film? Najgorzej, uwaga. To jest przedostatnie. Pomagier Mikołaja, przygody Mikołaja na gorącej herbacie. Święta nie, na krawędzi czasu, chłopiec zwany gwiazdką. Zastanówcie się. Zastanówcie się, nie odpowiadajcie, to jest przedostatnie pytanie. Więcej punktów, strzelamy. Pizdy, no. Uwaga. Tylko Rezi tam czeka na wszystkie obrazki. No, na Rezi'ego tylko czekamy, bez kitu. Dobra, no bo daj mi chwilę, no ja się muszę namyśleć, dobra? Słuchaj, on... Dawaj zielone. Dawaj pomagier Mikołaja. To będzie pomagier Mikołaja, widzisz, bo tak tego chłopaka... Nie, tak to chłopiec zwany gwiazdką! Mówiłem, że zielone. Nie, no! Ale był czerwony szalik. Czyli, czekaj, czyli... Rezi czekał najdłużej i odpowiedział niepoprawnie jako jedyny, tak? Tak. Gratulacje. Kukę, jak się czujesz z tym, że odpowiedziałeś poprawnie? Stary, dobrze się czuję, ale nie dziwi mnie, dlaczego Rezi nie powiedzi. No. Ja szczerze chciałem mu pomóc. No właśnie, nie posłuchałeś Rezi Kukę, a powiedział, że zielona odpowiedź. A jako koneser świąteczek filmów od razu wiedziałem, co to za film. Czajnik, czy myślisz, że teraz, że odpowiedziałeś szybciej od Kasix i prześcigniesz ją? Myślę, że nie, ona ma refleks kota dzikiego z lasu, więc nie ma szans. Potwierdzasz to, Kasix? Okej, dobrze. Chciałbym też przypomnieć jeszcze raz, moi drodzy, jeśli chcecie wesprzeć siepomaga.pl/youngmulti. Mamy już 42 tysiące złotych na skarbonce. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak. Troszeczkę. Przestałeś robić call to action. Dlatego mówię. Jak ty mówisz, daj mi powiedzieć. Dobrze, słuchajcie. No dawaj. Moi drodzy, wejdźcie na siepomaga, wrzućcie, zbieramy na seniorów, są samotni w święta, bo nie mają bliskich osób. I wrzucając do tej zrzutki tutaj wsprzemy seniorów i będzie im milej, będzie im piękniej, będą mogli spędzić ten czas razem w fajnym klimacie, a nie samotnie, no. Więc wpłacajcie. A teraz tłumaczenie dla widzów Multiego. I tak byś wydał na e-papierosa, albo na chińską zupkę, albo nie daj Boże na bubble tea. Przekaż te 15 zł na seniorów i bądź człowiekiem chociaż w święta, tak tracisz czas przed tym komputerem i nic nie robisz ze swoim życiem. Siedzisz cały wieczór u Multiego, piszesz gówno, sperma, obrażanie ludzi, drama. Przekaż te 15 zł, nawet, nie, stop, złotówkę, płać i będzie zajebiście. Ale ja dlaczego, obrażasz bable te akurat?
Sorry, jeśli przegiąłem z tym baby. Przepraszam. No, no dobrze, dobrze, nie, nie. Jest lepszy niż tu masz Google, nie? Jest, jest bardzo dobrze. Multimi wczoraj dał rajda i ludzie pisali XD tylko w... Chyba chuj obrażonej ludzi, dramy, dramy. Nieprawda, nieprawda akurat. Aha, czyli jesteś, czyli nie jesteś wdzięczny, tak? Jestem w chuj. No, dobrze się bawili. No dobrze, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Dobrze. O, więc to koniec tej kategorii. No, no i uwaga, ostatnie pytanie i Kasik sprowadzi. Nie. Kasik sprowadzi. I teraz powiem tak, to jest ostatnie pytanie. I teraz czajnik. To jest twoja ostatnia szansa, żeby to wygrać. Skup się. A dlaczego jemu kibicujesz? Co to za faworyzacja? Nie, 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 Kasiu. Ja chciałbym, żebyś w ogóle ty wygrała, bo ja czajnika nienawidzę. Ja czajnika nienawidzę, ale... Co ty mówisz? Ja ci tyle kontentu dostarczam do oglądania, chłopie. Nie, 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 żartuję, żartuję, żartuję. Nie, no czajnik zajebisty ziomeczek, nie? Kasik mogłaby odpaść, nie? Ten serio, kurwa. Nie, no słuchajcie. Zgodzicie się, że streamerzy to jest kurwa taki pasożyt w ekosystemie. O, tak, nawet ja się zgodzę. Najwięcej, największą śmietankę spijają z tego, co ktoś już... To tak, jest taka tak. Jemioła, wiesz, z jednej strony piękna, a z drugiej strony pasożyt jednak, tak, nie? To prawda. Jemioła bardziej, bardziej jemioła, nie? To prawda. Da się pięknie ubrać, ale kurwa pasożyt. Ale są takim dumnym pasożytem trochę, nie? Ja wiesz, cieszę się z tego, nie? I mamy 43 tysiące, bardzo dziękujemy, 43 tysiące, ruszyło pięknie, ruszyło pięknie, więc lecimy, uwaga, zawodnicy, przygotujcie się, ostatnie kurwa pytanie tej kategorii. Dobra, Kacik, uwaga, uwaga. Teraz w całości. Połk mega dziwne, dobra, zaczynamy to. Uwaga, jaki to film? Kolejne gówno, dawaj. Tropikalne tradycje bożonarodzeniowe, święta pod palmami, upalne święta, kokosowy Bożek Narodzony. Święta pod palmami, nie? To jest to jest uwaga, Spielberga film. Uwaga! Ja czekam. Ja nie mam nic do stracenia. Ale ja głupią odpowiedź zaznaczyłem. Kompletnie to nie będzie to. Uwaga! Zaznaczyłem święta pod palmami, bez sensu. Ja też! Przecież to kurwa niedobre jest. No i kurwa, moi drodzy, nie. Koniec! Nie wiem. Jedna poprawna odpowiedź! Jedna poprawna odpowiedź, zobaczmy w takim razie podium! Co? Uwaga, uwaga, uwaga! Trzecie Czajnik miejsce! Trzecie miejsce! Kukę 2-1-5! Gratulacje! Jest, drugie miejsce! Kasiks! I proszę państwa, Czajnik wygrywa drugą kategorię! Odnął ją! Połknął! Bardzo! Połknął ją i schrubał, proszę państwa, Czajnik! Czajnik! Dlatego mam taki brzuszek pełny. Czajnik, moi drodzy, druga kategoria wygrana. Wow! Niesamowity performance na dzisiejszym turnieju. Czajnik, ja się z tym czuję, że połknąłeś Kasię w całości. Jestem świętym Mikołajem, trochę mnie wypełniło teraz, nie ukrywam. Wypełniło cię trochę, tak? Mhm, no, pokażę wam później. Mówię, no, jak wygram już ostatecznie, to wam pokażę. Kasia była twoim też ciasteczkiem. Co? Co była? No teraz nie sprawdzę. Co była? Co była? Co? Możesz powtórzyć, Rezi? Nie, to mnie będzie śmieszny, nie, Kasia. Powtórz, proszę. Nie. Proszę, powtórz. Bo on jest Mikołajem. Ja powiedziałem, że ona będzie jego, że była jego świątecznym ciasteczkiem, że połknął. Ja pier... Świetnie sobie poradziłem, dziękuję. Główno filmy kategoria multi i Michał zawsze się stara. Nie tłumacz się, Rezi, właśnie, nie szukaj wymówek. Właśnie, dobra, Czajnik, dobra, możesz dobra, go teraz dobra, zmiażdżyć dobra. Psychicznie, no. Dawaj. Spokojnie, zmiażdżę go, jak go wyprzedzę subami, daj mi jeszcze tak z rok, dwa. Kurwa, dobra, ja tu widzę mocne statementy. Rezi, jak odpowiesz na to? Powodzenia. No dobrze, dobrze, czyli nie wierzysz w niego, tak? Nie wierzysz w niego? Nie. Rezi we mnie wie, że on mnie wspiera, akurat tam kibicuje mi w serduszku głęboko, ja wiem, ale nie będzie bolało. Nie, no ziomeczku, goń se tam, goń. No dobrze, dobrze, skoro tak to wygląda, spoko. Dawaj tą trzecią kategorię, te czary. Jedziemy. Rozwali. Dobrze, spokojnie, czekajcie, trzeba to przygotować. Teraz słuchajcie, trzecia kategoria. Spokojnie, czekaj, a słyszysz, to będziesz mnie słyszał, czy nie? Bo chcę ci tylko powiedzieć, co będzie. Ja to na streamie puszczę. Dobra, słuchajcie mnie, słuchajcie mnie. Ostatnia kategoria dzisiejszego turnieju będzie to, jaka to kolęda / świąteczna piosenka. Na czym to polega? Na czym to polega? Będziecie mieli możliwość, wejdziecie na taką stronę, gdzie będzie normalnie taki czerwony przycisk. Wiecie, tak jak jest w teleturniejach, nie? Wow. I Kamil Eksior na Discordzie będzie puszczał a capelle
różnych piosenek świątecznych czy kolęd. I po prostu. A kapele czy podkład muzyczny? O, widzicie, taki będzie dźwięk. No, podkład muzyczny, przepraszam, nie akapela, instrumentale chodziło mi. I kto po prostu pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. I załóżmy, że jako ty, jak ty pierwszy się jakby odpowiesz, nie? I się zgłosisz jako pierwszy i odpowiesz jako pierwszy, to zyskujesz 1000 punktów. Natomiast jeśli po prostu nie odpowiesz, to jakby to pytanie przechodzi do osoby, która była jakby druga w kolejce, która się zgłosiła druga. Ale ona już jak odpowie poprawnie, to nie uzyskuje 1000 punktów, tylko uzyskuje tam, nie wiem, 750. I tak w dół, nie? Trzecia osoba 500 i ostatnia osoba 250. Takie proste po prostu. Więc no, zobaczymy, czy dacie sobie radę. Myślę, dobrze, że pierwszą i tak możemy zrobić testową, żeby się zobaczyli, żeby każdy zrozumiał. A masz jakiś dźwięk testowy, który nie będzie w... Nie, no to pierwszą piosenką po prostu tak zrobimy. Aha, no dobra. To z pamięci musimy te kawałki rozpoznać? No nie, wystarczy... Słuchaj, wystarczy, umówmy się, wystarczy tytuł piosenki, nie musi być artysta. Dobra. W takim razie odblokowuję przycisk i puszczaj pierwszą piosenkę. No i mamy pierwsze zgłoszenie. Kasix, czekamy na odpowiedź. Co to za piosenka? Cicha noc. Brawo. Kasix, 1000 punktów. To był próbny, przecież. Nie, jaki próbny? Trzeba było się zgłosić. No dlatego nie klikam. Aha, no jasne. Dobra, okej. Okay. Dobra. Nie, próbny to był, nie? On się nie liczy, mówiliście. Próbny, Kukę, to był próbny czy nie, Kukę? No próbny był. No próbny, mówiliście, że próbny. Nie pyta, czy to był próbny. Ja nie słyszałem czegoś takiego. No wy to powiedzieliście, że będzie próbny pierwszy. Kamil Lekszor, czy coś takiego powiedziałeś? To twoja wina? No dobra, ale to nie było, że bez punktacji. No właśnie. Dobrze, możemy dać panom szansę. Nie dawajmy tych tylko 1000 punktów. To dobra. Był dobra, w takim razie to było testowe. Dobra, jesteście... Testowo ich rozjebałam, teraz mogę naprawdę ich odjechać. Dobrze, to mi się podoba. Dobra, to co, jesteście gotowi na kolejną? Mhm. Dobra, dawaj. No to Kamil Lekszor, lecimy z tym. No i mamy pierwsze zgłoszenie. Kasix, ponownie. Przybierzeli do Betlejem. No nie, no, Kasix, nie można tak. Brawo, 1000 punktów odzyskane. Karma, kurwa. Karma. No, to karma. Dobra, okej, okay, mamy 1000 punktów. A teraz znowu ty się nawet nie zgłosiłeś. Zgłosiłem się, ale nie ma miejsc na czwartego. No to prawda, pokazuję tylko top 3 generalnie. Dzięki, tak nie doceniacie tutaj. No dobra, nie dobra. Nie nigdy miejsca. No. Nie było miejsca w gospodzie, kurwa, dla Rezigora. Nie, no jest, oczywiście, że jest. Słuchaj, jesteśmy, bardzo cię lubimy wszyscy, prawda? O Jezus, kurwa. Co za cisza, kurwa. No dobra. Dobra, nie no. Dawaj dalej tam, nie gadaj. Dobra, jesteście gotowi? No. Lecimy. Dawaj, Kamil Lekszor. Rezny po pierwszy! Od nocnej ciszy. A wiecie, że ja mnie znam. Brawo! Brawo! 1000 ja punktów! Tak, stańcie po sterze, tak bym powiedział. No dobra, wśród nocnej ciszy, gratulacje. No to co, lecimy z kolejną piosenką. A to Last Christmas. Let's go. Kukę! Słuchamy! Jak to się nazywa? No, Kukę! No wiem, przecież znam to. No. Bydlęta klękają. No, a tytuł? No jak? No każdy wie, jaki tytuł. 10. Dobra. 9. No nie, no. 8. Długo śmiecie. 7. No 6. Przecież wiadomo. 5. 4. Dawid 3, Jasper. 2, nie. 2. 1. Wiadomo, że Betlejem coś tam, no. Niestety Kuchę stracił swoją szansę. Dlatego, dlatego przechodzi to na Kasix. Nie, w Betlejem. No dlaczego ty jesteś taka dobra? Ja pierdolę, kolejne 1000. Nie, tym razem 750 800, punktów. 750, 750, tak? 750. Ale trzeba coś tutaj dopowiedzieć jedną rzecz, bo teraz każdy będzie kuźwa klikał pierwszy, byleby być, bo nie ma konsekwencji za to. Z moim zdaniem powinno być jeszcze odejmowane za złą odpowiedź. Z życia, nie? Powinny być, teraz ja już nie mam jednego życia. Jak porąbany, żeby o, to dobra, zróbmy życia w takim dobra razie. Ja, trzy ja niepoprawne odpowiedzi i wypierdalasz. Dobra, let's go. Thank you.
Kukę? No to Kukę lecisz. Wersow, ktoś taki jak ty. Brawo! Ktoś taki jak ty. Najlepszy czas. Ja nie muszę szukać już coś tam. Gratulacje. 1000 punktów. 1000 punktów. Jest, mamy to. Skąd znasz ten banger? No stary, ja słucham wersów. Tak? Serio? Jesteś jej fanem? Jedyny się zgłosił, nie? A jak ty, kupiłeś już dysko, nową płytę wersów? Jeszcze nie zamówiłem. Ale Borys, chyba Borys tam jest. O proszę. Dzisiaj czy wczoraj info o tym leciało. O proszę bardzo. Ciekawe, no. Ciekawe. No dobrze, dobrze. Gratulacje. Kolejna piosenka, let's go. Rezi! To skończyły się moje dobre odpowiedzi. Nie zdążyłem kliknąć. No? Już mówię. To jest... Pasterze klękają. Ja się zgłaszam! Blisko byłem. Dobrze, tylko k***a, nikt się ja nie... Ja się zgłosiłem też jak coś. Nikt się nie zgłosił, kurwa. Ale bo zblokowaliśmy no ja ci... Tak, ty nie blokuj tego guzika. A, jak dobra, coś. Dobra. Żeby się kolejka ustawiała. Dobra, no to okej. Okej. No i co teraz? O, i Kasix, no. No, Kasix, no, Kasia. Ale testowy teleturniej. Bóg się rodzi. Brawo! Gratulacje. Super, fantastycznie wam poszło, naprawdę. Czyli co? Rezi traci życie. Jedno. Tak, jeszcze mam dwa. A ile ich mamy? A, trzy. A co ty powiedziałeś, Rezi? Starze klękają. Brzmi jak tytuł filmu, nie powiem jakiego. Co ty gadasz w ogóle? Dobra, uwaga, moi drodzy. Kolejna piosenka, let's go. Mamy! Kasix? Proszę. 10! Nie, czekaj, jeszcze nie! Nie wiem, jak to się nazywa. Ja wiem. Widzowie, nie piszcie, halo. Moderatorzy, włączcie emotki. Wyłączcie. Nie wiem, witaj Jezu, malusieńki. Nie pamiętam. Przechodzi pytanie na Kukę. No, przyjdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Ale ty tu, Łosiu, nie śpiewaj. Dobrze powiedział. Przecież powiedziałem, ty dobrze powiedział. Pierwszym tym. Dobrze powiedział. Co ty, k***a, dobrze co? Powiedział? Źle powiedział. Jak to? Jak? No to jest... Pan Włosz nie wie. A zobacz sobie. A co on powiedział? No powtórz Kukę. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Jeszcze raz? Pójdźmy wszyscy do stajenki. Dobra, ja zrozumiałem, przejdźmy. A, dobra. Gratulacje. Zyskujesz punkty, a Kasia... traci. Dobra, lecimy dalej. Uwaga. Czy jesteście gotowi? Jo. No to let's go. Yo. O, klikłam. Nie. Co? Jo. Będę was zagłuszał, żebyście nie słyszeli. Rezi? Czemuś to spauzował? Dajże pójść tam. No tam, nie? Co? Nie ma. No niechcący mi się klikło. No. Ta, niechcący. No, Remek. Remek drugie życie traci. No stres. Czekaj. Nie wiem, to dupę gada, nie wiem. Nie wiesz? Nie, dupłem się, totalnie dupłem się. No dobra, no to w takim razie Rezi traci życie, a puszczaj piosenkę dalej. Mam tu skąd? Ja nie znam. Ja chyba w życiu tego nie słyszałem. Kukę? Mogę, proszę, Kukę! Lulaj, że jest Unią. Powiem jeszcze fan. Zła odpowiedź! Co? Nie! Zła odpowiedź! Nie jest Unią? Kukę traci życie. Nie. I lecimy dalej, puszczaj dalej. Tylko wiem. Kto się zgłosi? Nie ma szans, ja nie wiem. Mogę strzelać, ale nie wiem, czy mi się opłaca strzelać, bo stracę życie. Ja nie wiem, co to jest. Ja wiem. A Czajnik, masz jakieś punkty? Nie, właśnie żadne, ale nie wiem, co to jest. To strzel, li. Jak
jest tytuł. To na pewno nie jest tytuł. To jest fragment tego tekstu. Ja nie mam pojęcia zielonego. Ja wiem, no ja chcę! Ale oddaj mi życie też. Ja nie chcę, mi się nie opłaca strzelać. Proszę! Alberto, dwutakt! Dobra, najwyżej stracę życie. Słucham się, idę za głosem. Jezus Malusieńki. To nie jest. Niepoprawna odpowiedź. Jak? Dlaczego ty zdrajco? Niepoprawna odpowiedź, no puszczaj dalej. No nie wiem, Kasia, zgłaszasz się czy skipujesz? Nie, no już, ale to muszę od nowu znowu to puścić. Ale po co ja mam się zgłaszać, jak a, czy nie zgłaszasz się? No jak mogę strzelić teraz jako czwarta bez konsekwencji, to nie, nie, no nie, znaczy, no nie, bo ty masz ten, w sensie, no możemy to zeskipować po prostu, no nikt nie odpowiedział, no. Ale powiedz, okej, to bez punktacji ja chcę powiedzieć. Dobra. Tak. Tak. O kurde. Nie, czekaj. Nie. To było gdy śliczna panna. Gdy śliczna panna to było. Gdy śliczna panna. Tak. Ja to znam, ale nie pamiętam tytułu tego. Dobra. No nic, skipujemy. Lecimy na następną piosenkę. W takim razie. Kukę? Czy to nie jest Jezus Malusieńki teraz? Ja pierdolę! Dobra, Kukę traci kolejne życie. Zaznacz proszę Kamileksior i puszczaj dalej. To jest to, co powiedziałem? Kasik? Lulej, że Jezunio. Co? Gratulacje! Zawsze mi się te dwie kolędy myli. Gratulacje! Mocne, mocne. Kasik, jak byliśmy w ogóle z Patecem w Korei w restauracji, takiej topowej restauracji. No. Oglądałam ten odcinek. No. To na playliście było Lulaj, że Izuniu. O, polskie. Polskie. Tak? No. Tak. Zajebiste. Tak. Byłam Kasia, widzem. Była tam. Siebie, mówimy, co byłam widzem, tak, tak. Wiedzą, że Polacy? Mocne. Kolejna nuta. Świetnie nam idzie. O co? Przecież mamy czas, nim lód stopnieje, kolędy przestaną grać. Tyle nas czeka za rogiem, na szybach maluje się mróz i czy potrzeba... Czajnik? Ja wiem kto to, ale teraz trzeba teraz zgadnąć tytuł. Trzeba zgadnąć tytuł i teraz musisz mi dać chwilę, muszę się... No dobrze, czekamy! Nie, bo to był tytuł... To jest nowa piosenka, nie? Ona wyszła niedawno. A ja nie chcę, nie wiem. Ale nie no, wiesz, no multi wiesz. Nie wiem, nie mam pojęcia, stary, ja nie wiem. No nie no, stracę drugie życie przecież. A do mojego teamu dołącz, mam tylko jedno. Wycinek krawędzi, chodź ze mną. Ja już wiem. 10. Kurde, jak to się nazywało? 9. Już wiesz, nagle, się widzowie. 8. Skąd ty już wiesz? Ja wiem. 7. Skąd ja wiem? Bo sobie zaśpiewałam. 6. To jest... 5. Nie pamiętam tytułu. 4. Zugajka to jest, 3, to powiem wam na pewno. 2. Ale jaki tytuł to nie wiem. 1. Cel. Nie pamiętam w ogóle jej piosenek. Niestety. Kukę, dawaj strzelaj. Niestety. No ja pierdolę, no ja... Czajnik traci strzelę, drugie życie, a teraz przechodzi pytanie na Kukę, który zgłosił się jako drugi. Myślałem, no ja, że się przypomnę. Ale wiesz już kto to, Kukę, wiesz już kto to. Znaczy tak, strzelałbym, że to jest zimowy bal, ale boję się, czekaj, że... Czekaj, nie strzelaj, spokojnie. Spokojnie, to się inaczej nazywało. To się inaczej nazywało. Coś musi strzelić. Kukę, musi coś powiedzieć. Widzowie, emotkami widzowie. No, emotkami podpowiedź, tak? Ciekawe, oni tak. Not like this. Ale mówią mu, że to nie to, co on myśli. No właśnie, a, bez hitu! Kurwa, ej, ludzie! Nie podpowiadaj! To dobrze podpowiadają. Oni tak, nej! Kukę, kończy ci się czas na odpowiedź. Pomóżcie, przecież ja odpadnę. Patrz tam, googluję w międzyczasie, patrz. Kukę, kończy ci się czas. Nie, tylko scrollowałem emocje. No, on się nawet nie kryje. No tak. Kurwa, jakbym miał teraz streama odpalonego swojego i moi widzowie na off-czasie mogliby mi pomóc. 10! Dobra, strzelam, że to był ten zimowy... Kurwa, co zimowy? Przecież powiedzieli, że nie. No to chuj.
8, 7, bardzo miło było mi wziąć udział. Żegnaj, 5, no właśnie, 4, trzy, co mówicie, szybko, cicho, Michał. Południowy biegun, to było południowy biegun. Co? Gratulacje, wow, jak on to zrobił! No way! Wow! I dla Kukę 750 punktów! Nie no, jestem w trzeci. No, Kasik? Last Christmas. Gratulacje, szybka odpowiedź. Fantastycznie, lecimy dalej. Rezi dobrze nam idzie, nie? O nie, ja to kliknąłem! Kukę, kurwa! Ja to kliknąłem! Dobra, ja wiem. Ja chyba wiem. O nie, Kukę, znowu się trzeba powiedzieć! Christmas time? Nie! Oj, po mnie. Już? Kurwa, no nic! Przykro mi, Kukę, pomachaj! Pomachaj do wszystkich, przykro mi, Kukę. Ty k***o. Ale słuchaj, możesz zostać z nami, nie? Także luz, bo nie było przewidziane, że ktoś odpadnie, więc co możesz siedzieć, nie? Kukę, mogę do ciebie dołączyć. No, czajnik. Zapraszam. Jingle Bell Rock? O nie. Soku? Nie? Ja p***le, let it snow. Siemanko. Let it snow. Tak? No to żegnam. Let it snow? Halo, Kamil Lekcior? Tak jest. Ja no i taka dobra, no i moi drodzy. To jest tak niepopularne. Moi drodzy, czajnik odpada. Czajnik odpada. Ja chciałem po prostu popodziwiać Skukę ten telefon. No dobrze, jej. Dobrze, to w takim razie zostało. I została ja i Rezi Niemowa, no i dobra. To Niemowa, no co? Kasia, co chcesz Rezemiu powiedzieć? Rezi, próbuj strzelać, chociaż dam ci szansę. Będę się wolniej zgłaszać. Ja się będę zgłaszał, jak będę miał coś do powiedzenia, dobra? No czyli zostaje sama w tym turnieju. On też ma jedno życie. Ja jedno życie muszę być, wiesz, ja muszę tutaj grać eko teraz. No dobrze. Eko, kurwa, grać. Dobra. Będziemy podpowiadać jako takie duszki. Nie. Halo. Halo. Dobra, słuchajcie, jesteście gotowi? Ale przynajmniej będzie sprawiedliwie, będzie okay, porówno. Tak. Jesteście gotowi? Tak. Kasia Remek, jesteście gotowi? Dobra. Tak? No. Lecimy. Klikamy w przycisk UK. Nie klikajcie. Już was znam to. Kasik, ty masz 10 sekund delaya. Skip, next. Dawaj, nie, nikt nie, się nie zgłasza? Nikt. Nie, ja nie pamiętam. Aha, XD? No dobra, okej. No nie, no to jest skam. No kur... ludzie! No halo! Brawo! Rezi? Jak? Let it snow. Co ty k***a gadasz, debilu? Ja odpadłem! Ale Boże, Rezi! I takim sposobem odpadasz w turnieju. Jakie k***a let it snow? Co ty k***a powiedziałeś? No co przez ty zejdź ze mnie, no! Moi drodzy, słuchajcie mnie. Wydaje mi się, że mamy zwycięzcę trzeciej kategorii. Zwycięzcą trzeciej kategorii zostaje zwyciężynią zostaje Kasik! Gratulacje. Jak się czujesz? Wywiad ze zwycięzcą. Bardzo dobrze. Myślałam, że jestem słaba w piosenki, ale okazało się, że są gorsi. No, powiem tak. Generalnie punkty są takie. Kukę miał tak, 1500, 750, to dodajcie, czajnik 0, Rezi 1000, a Kasia 4750. Kurwa mać, ja pierdolę. Gratulacje jeszcze raz. Dominacja. Gratulacje jeszcze raz. Tak więc, moi drodzy, no trzecią kategorię zwycięża Kasia. Drugą kategorię i pierwszą kategorię zwycięża czajnik. I dobrze, to takie krótkie wywiadziki. Rezi, co sądzisz? Myślisz, że wygrałeś? Ja sądzę, że na pewno nie wygrałem. Okej. Ale sądzę, że to była bardzo fajna inicjatywa i udało się nam tutaj zebrać z tobą, Michał, na czele ponad 50 kafli na seniorów. Oj tak, także wielkie brawa. A jeszcze kontynuujesz, z tego co wiem, też Tak, jeszcze nie? Kontynuuję. Jeszcze kontynuuję. Gratulacje widzowie, uważam, że tutaj naprawdę szacun dla was.
Może coś dla fanów, których zawiodłeś, którzy obstawiali na ciebie. 60% Dałem radę. Przestań się zejść ze mnie! Nie, no dobrze, bardzo fajnie, że brałeś udział. Mam nadzieję, że wygrasz. Czekamy jeszcze na podliczenie punktów. Czekamy na podliczenie punktów. A w takim razie spytajmy, co tam u czajnika? Multi, bo już jest 21, ja muszę iść, zrób wywiad ze mną szybko. A, dobra, Kasia, no! Jak się czujesz z tym, że wygrałaś? Zajebiście było. Mam nadzieję, że jednak rozjebałam czajnika, a jak nie, no to trudno, karma wraca i rozjebę go kiedy indziej znowu. Super, bardzo dziękujemy. Czajnik? No Kasia mnie rozjebała ewidentnie, więc jak karma wróci, to ją rozjebę kiedy indziej. Okej. Multi, czy ja bardzo ci zepsuję sceny? Masz wyniki jak coś. Nie, bardzo ci nie, sceny, spokojnie. Wyjdę. Możesz iść, możesz się pożegnać z widzami. Dziękuję bardzo serdecznie, Kasia. Dzięki. O, a ja wygrałam jak coś, to dzięki bardzo. Uścisk Toni prezesa. Dziękuję bardzo pani prezes. Ej, Kasia dziękuję wygrywa, what the fuck? Faktycznie. Gratulacje, Kasi. Nawet gdyby nie liczyć tego teraz tych piosenek. Ej, Kukę byłeś trzeci. Ja pierdolę, moi drodzy, oficjalne podsumowanie, Kasik z pierwsze miejsce, drugie miejsce, Czajnik, trzecie, Kukę, czwarte, Rezi, gratulacje dla wszystkich. Dziękuję, muszę uciekać. Dobrze. Coś jeszcze pani prezes sypnie tam dla... Bardzo dziękujemy, Kasia. Bardzo dziękujemy, trzymaj się. No, także jeszcze co, Kukę, chciałbyś coś powiedzieć? Jak się cieszysz z tego, że masz trzecie miejsce, top 3? No, nie chciałbym nic mówić, tak szczerze. Dobrze, że nie ostatnie. Myślałem, że pójdzie mi lepiej, szczerze. Tak. Ale nie ma co się łamać, tak? Niedługo oczywiście jest kolejne wydarzenie charytatywne. Tak. Z mojego ramienia tym razem. Tak. Myślę, że gdzieś tam wspólnymi naszymi kanałami też przekażemy to, bo... Tak jest. Tajemnicą, że będziesz brał w tym udział. Tak jest, będę brał widzowie i udział. I zbierzemy znowu jakąś fajną sumkę. Tak jest. I to będzie, co to będzie? Bitwa freestyle, wielka bitwa freestyle. What a shit. Możecie się zapisywać do tej bitwy na moim kanale Twitch, a wykrzyknik Discord i tam w ogłoszeniach jest formularz zgłoszeniowy. Tak jest. No. Tak jest. Także zapraszam. I wesprzemy młodych ludzi i zadbamy o ich zdrowie psychiczne. O, super cel. Spoiler też. Ale. Super też cel. Bardzo fajnie. Brawo jeszcze raz dla Kukę. Trzecie miejsce. Rezi, czwarte miejsce. Co masz do powiedzenia? Ostatni raz już, jak już wiemy oficjalny wynik, że... Ja już ci powiedziałem, co ja tutaj. Ja dałem szansę tutaj mniejszym kolegom z branży się tutaj Wow, dziękujemy ci za to, Rezi, naprawdę. Coś fantastycznego. Rezi. Nie no, fajna inicjatywa, fajnie się bawiłem przez te dwie godzinki z wami, kochani, więc dziękuję za zaproszonko i wrzucajcie jeszcze hajsiwo, fajnie by było. 50 tysięcy! Diables, 2500 zostało wpłacone przez Diablesa, bardzo dziękujemy, to a widzowie... Chciałem teraz powiedzieć właśnie, że szkoda, że 5 dych nie mamy, a jest. Się właśnie w tym momencie a dzieje. Jest, drugie miejsce. Jak się z tym czujesz? Byłeś tak blisko. No chyba trochę, że mnie ograła, nie? Jakby nie było. No tak, trochę słabo, nie? No ale kurde, byłeś bardzo blisko, prawda? To wiesz, to też się... Bo wiesz co, bo w tym teleturnieju on był testowy i źle liczyliście punkty. Powinniśmy dostawać jeden duży punkt za konkurencję, po prostu miałbym dwa duże punkty. Ja myślę, że w ogóle, wiesz, powinni, że kto ma więcej subów, ten od razu automatycznie wygrywa, nie? Nie, to byś przegrał wtedy, faktycznie. Ale wyświetleniami możemy mierzyć. Oj, strzały. Strzały. Dobra, tymi szortami na jest tyle tanowe. No i najebiście. Dziękuję wam. Z telefonu jako widz, dzięki bardzo. Dziękuję wam wszystkim. Bardzo wam dziękuję, że byliście. Ponieważ dzięki wam uzyskaliśmy taką kwotę 50 tysięcy. Dziękuję widzom, którzy ciągle wpłacają też. Bardzo dziękuję za zaangażowanie. Tak mówię, z tym się nie kończy. Lecimy dalej. Dziękuję jeszcze raz, Rezi, Kukę. Czajnik, trzymajcie się. Dzięki śliczne. Pa. Siemano. Pa. Yo. Cześć, guys.